Te dwa rozdziały listu do Galacjan, które poprzednio studiowaliśmy, dają nam wystarczające spojrzenie na jego całość. Dlatego dalszego rozważania nie traktujmy jako napisanego jedynie do braci w Galacji, ale jako adresowanego przede wszystkim do nas. Bracia w Galacji, którzy przyjęli prawdziwą Ewangelię, w pewnym momencie zostali zwiedzeni przez fałszywych nauczycieli. To świadczy o tym, że musiała być im głoszona inna Ewangelia, podczas gdy dla wszystkich i po wszystkie czasy ustanowiona została tylko jedna Ewangelia. Inna Ewangelia głosiła, że jeśli nie dacie się obrzezać według zakonu mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Została im podana zewnętrzna forma obrzezki jako pieczeń swego usprawiedliwienia, które już przed obrzezaniem uzyskali przez wiarę, Rzymian 4 średnik 11. Było to znakiem tego, że Zakon był wpisany przez Ducha do serca wierzącego i dlatego obrzezka W, w wypadku jego przestąpienia była jedynie szyderstwem i maską Rzymian II średnik 25-29. Ponadto, jeżeli ktoś dawał się obrzezać, aby zostać przez to zbawionym, przedkładał tym samym wiarę we własne uczynki, a nie w Chrystusa. Jakkolwiek dzisiaj, w chrześcijaństwie, nie istnieje już ten problem, czy człowiek, aby mógł dostąpić zbawienia, powinien poddać się tej szczególnej ceremonii obrzeski, to nadal jednak istnieje problem dotyczący zbawienia. I nadal narzuca się, tak jak dawniej, pytanie, czy człowiek może osiągnąć zbawienie przez ludzkie uczynki, czy też tylko przez Jezusa Chrystusa. Zamiast od razu zaatakować błąd i rozprawić się z nim na podstawie ważnych argumentów, apostoł rozpoczyna list opisując swoje doświadczenia i okoliczności, jakie wpłynęły na zaistniały w Galacji przypadek. W swym opisie podaje, że dla wszystkich ludzi zbawienie osiągalne jest tylko przez wiarę w żadnym wypadku nie jest to możliwe przez uczynki. Tak jak Chrystus. Skosztował śmierci za każdego człowieka, tak też każdy człowiek, który pragnie być zbawiony musi osobiście doświadczyć śmierci Chrystusa, Jego zmartwychwstania i Jego życia. Chrystus wypełnił w ciele to, czego samo ciało nie było w stanie dokonać. Galacjan 2 średnik 21, Rzymian 8 średnik 3-4. Ten wzniosły fakt potwierdza sprawiedliwość zakonu. Gdyby zakon był wadliwy, Chrystus nie musiałby wypełnić jego wymagań. On wykazał jego sprawiedliwość przez wypełnienie, czyli wykonanie tego, czego wymagał, i to nie tyle dla nas, co w nas. Łaska Boża w Chrystusie poświadcza majestat i świętość prawa. Nie używajmy łaski Bożej na daremnie, jeżeli sprawiedliwość mogłaby przyjść przez Zakon, tedy Chrystus daremnie umarł. Jeżeli twierdzi się, że Zakon może być usunięty lub że jego wymagania są nieważne, przekreślając tym samym jego znaczenie, wtedy mówi się też, że Chrystus daremnie umarł. Powtórzmy jeszcze raz, sprawiedliwość w żadnym wypadku nie może przyjść przez Zakon, a tylko przez wiarę Chrystusa. Jednakże fakt, iż sprawiedliwość Zakonu nie może być uzyskana inaczej jak tylko przez ukrzyżowanie z wstanie i życie Chrystusa w nas pokazuje nam nieskończoną wielkość i świętość Zakonu. Apostoł zadaje pytanie tym, którzy odwrócili się od Boga i jego prawdy. Kto was oczarował? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo. 1 Samuela 15, średnik 22, 23. Zapisano tutaj, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo. Dlaczego tak napisano? Można było przecież określić to w ten sposób, że. Nieposłuszeństwo i krnąbrność, czy też przestąpienie przykazań jest odrzuceniem Boga, a kto odrzuca Boga, oddaje się pod kontrolę duchów diabelskich. Wszelkie bałwochwalstwo jest wywyższeniem diabła. To co poganie ofiarują, diabłom ofiarują Pierwszy Koryntian 10 średnik 20. Nie ma neutralnego terenu. Chrystus powiedział, kto nie, jest ze mną, jest przeciwko mnie Mateusza 12 średnik 30. To oznacza, że nieposłuszeństwo jest odrzuceniem Boga, jest duchem antychrysta. Jak stwierdziliśmy powyżej, bracia, Galacjanie odłączyli się od Boga, a konsekwencją tego było nieuniknione i być może nieświadome, ponowne popadnięcie w bałwochwalstwo. Spirytyzm jest tylko innym, określeniem starożytnego słowa czarowanie i wróżenie. Jest to oszustwo, ale nie takie, za jakie powszechnie wśród ludzi uchodzi. Jest w nim pewnego rodzaju realność. Jest to oszustwo, powołujące się w pewnym momencie na swój związek z duchami zmarłych, przez co otrzymuje od nich informacje. W rzeczywistości jest to kontakt jedynie z duchami diabłów, gdyż umarli o niczym nie wiedzą. Być spirytystycznym medium to oddać się całkowicie pod kontrolę demonów. Istnieje tylko jedyna ochrona przed nimi: jest nią mocne trzymanie się Słowa Bożego. Kto lekko traktuje Słowo Boże, odłącza się od społeczności z Bogiem i oddaje się pod kontrolę diabłów. Nawet ten, który zdecydowanie odrzuca spirytyzm, a jednocześnie nie trzyma się mocno słowa Bożego, wcześniej czy później padnie ofiarą tego straszliwego zwiedzenia. Jedynie przez zdecydowane trwanie przy słowie cierpliwości Chrystusa ludzie będą mogli być uchronieni przed pokuszeniem, które przyjdzie na cały świat. Objawienie trzy średnich dziesięć. Duch, który teraz działa w synach opornych Efezjan 2, średnik 2 jest duchem diabła, antychrystusowym duchem. Jedynym możliwym wybawieniem od niego jest Ewangelia, która objawia sprawiedliwość Bożą Rzymian 1, średnik 16-17. A któż was tak oczarował, was, przed których oczyma ukazano przecież obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Paweł Głosząc Galacjanom o Jezusie przedstawił go tak, jakby właśnie teraz publicznie został przed nimi ukrzyżowany. Obraz w jakim go ukazano był tak żywy, że teraz bardzo wyraźnie mogli ujrzeć ukrzyżowanego Chrystusa. Nie była to zręczna gra słów, ani przesadna wyobraźnia Galacjan, bo to sugerowałoby zwiedzenie. Nie, był to realny fakt. Chrystus został przed ich oczyma, jakby na nowo ukrzyżowany, a dostrzeżenie tego faktu umożliwił im Paweł z pomocą Ducha Świętego. To, że mogli go ujrzeć, nie zostało spowodowane oratorską sztuką Pawła. Przyznał, że, będąc wśród Galacjan, niczego tak nie pragnął, jak móc głosić Chrystusa ukrzyżowanego, i dodał: Chrystus posłał mnie. Abym głosił Ewangelię i to nie w mądrości słowa, aby Krzyż Chrystusowy nie był pozbawiony swej mocy 1, średnik 17 do 18, 2-4. Doświadczenie Galacjan nie było zatem jakimś jedynie wyimaginowanym przeżyciem. Krzyż Chrystusa jest realnie przedstawianym faktem. Wyrażenie przyjść do krzyża nie jest pustym frazesem, lecz zaproszeniem, w którym rzeczywiście możemy mieć swój udział. Chrystus został ukrzyżowany przed naszymi oczyma. Każde źdło trawy, każdy listek z drzewa objawia nam ten fakt. Dowodem na to jest fakt, że nadal żyjemy w ciele, pomimo że jesteśmy grzeszni i zdeprawowani. Dopóki jednak nie ujrzymy przed naszymi oczyma ukrzyżowanego Chrystusa, dopóki nie ujrzymy go we wszystkim, dopóty nie zrozumiemy prawdziwego znaczenia Ewangelii. Kto chce, może się z tego wyśmiewać. Faktem jest, że ślepy człowiek, nie widząc świecącego słońca i zaprzeczając temu, że ono faktycznie świeci, nie może uniemożliwić korzystanie z jego błogosławieństw komuś, kto widzi jego światło. Jest wielu takich, którzy mogą poświadczyć, iż użyte przez Pawła słowa nie są zręczną grą słów, gdy mówi, że przed oczami Galacjan wymalowany został obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Dla nich było to realnym przeżyciem. Oby Pan Bóg dał, aby rozważanie Jego listu, jeszcze zanim zostanie ukończone, mogło posłużyć wielu ludziom do odzyskania wzroku po to, aby przed swoimi oczyma mogli zobaczyć Chrystusa ukrzyżowanego w nich i dla nich. Pytanie, w jaki to sposób otrzymaliście ducha, czy przez wypełnianie nakazów prawa, czy przez to, że daliście posłuch w wierze, dopuszcza tylko jedną odpowiedź, a mianowicie przez słuchanie w wierze. Duch Święty dany jest tym, Którzy wierzą, Jana 7, średnik 39, Efezjan 1, średnik 13. Pytanie to wykazuje więc, że Galacjanie otrzymali Ducha Świętego. Nie ma innej drogi do rozpoczęcia życia chrześcijańskiego. Nikt nie może nazwać Jezusa Panem, tylko przez Ducha Świętego, pierwszy Koryntian 12, średnik 3. Na początku Duch Boży unosząc się nad wodami stworzył życie i jego przejawy. Bez Ducha Bożego nie ma ruchu, nie ma życia. Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów Zachariasza 4 średnik 6. Jedynie Duch Boży może spowodować doskonałe wypełnienie woli Bożej i żaden uczynek dokonany przez człowieka nie wprowadzi Ducha do duszy, dokładnie tak samo jak martwy, człowiek nie może wydobyć z siebie dechu życia, dzięki któremu żyje i porusza się. Ci, do których apostoł napisał ten list, ujrzeli Chrystusa ukrzyżowanego przyjmując go przez jego ducha. Czy widzisz Chrystusa i przyjmujesz go? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Użyte tu wyrażenie, nierozumni jest słabym określeniem. Człowiek nie mający siły do rozpoczęcia jakiejś rzeczy, nie będzie jej miał tym bardziej do jej ukończenia. Jeżeli ktoś nie ma siły. Do zrobienia kroku lub nie może stać o własnych siłach, to w jaki sposób będzie mógł zwyciężyć w zawodach. Jest to niemożliwe. Kto ma moc potrzebną do urodzenia samego? Siebie? Nikt. Nie przyszliśmy na świat na mocy samourodzenia. Narodziliśmy się bez jakiegokolwiek udziału z naszej strony i dlatego też wszelka moc, jaka kiedykolwiek, ujawniła się w nas, nie pochodzi od nas, lecz skąd. Zostaliśmy tym wszystkim obdarzeni. Nowonarodzone dziecko jest przedstawicielem rodzaju ludzkiego. Człowiek narodził się na świat. Wszelkie siły, jakie posiada w sobie człowiek, odnajdujemy w pierwszym okrzyku i pierwszym oddechu noworodka. Nawet te najsłabsze oznaki życia nie pochodzą od niego. Tak samo jest w sprawach duchowych. Z postanowienia swej woli zrodził nas przez słowo prawdy Jakub 1 średnik 18. Nie możemy żyć sprawiedliwym życiem za sprawą naszych własnych wysiłków. Dokładnie tak samo, jak nie możemy powołać do życia samych siebie. Dzieło, które rozpoczął w nas Duch Święty, może zostać zakończone jedynie przez Ducha Świętego. Jesteśmy bowiem współuczestnikami Chrystusa, o ile pierwotną nadzieję aż do końca utrzymamy z niewzruszoną siłą hebrajczyków. trzy średnik 14. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa Filipian 1 6. Jedynie on może tego dokonać. Czyż na darmo doświadczyliście tak wielkich rzeczy? Gdyby to istotnie było na darmo. Czyż ten, który udziela wam ducha i cuda wśród was działa, czyni to dla uczynków prawa, czy też dla posłuchu, który daliście wierze? Pytanie to pokazuje nam, że doświadczenie braci Galacjan było dogłębne i prawdziwe. I takiego samego doświadczenia oczekuje się od tych, przed oczyma których Chrystus publicznie został ukrzyżowany. Został im dany Duch Święty, na ich oczach dokonywane były cuda i to przez tych, którym został on dany, to właśnie dzięki jego darowi mogły być dokonywane. W wyniku działania wśród nich tej pełnej życia Ewangelii nastąpiło prześladowanie. Wszyscy, którzy chcą żyć Obożnie w Chrystusie Jezusie prześladowanie znosić będą drugi Tymoteusza 3 średnik 12. Spowodowało to pogorszenie ich sytuacji. Z powodu prześladowań odłączyli się od Chrystusa, a odłączenie się od tego, przez którego można jedynie otrzymać usprawiedliwienie, zostało napiętnowane przez Pawła jako nieposłuszeństwo zakonowi prawdy. Stali się nieświadomymi, choć niechybnymi przestępcami zakonu, na który patrzyli widząc w nim swego zbawiciela. Pytanie, które postawione zostało w wierszach 3, 4, 5 daje jednocześnie odpowiedź. Duch święty został wylany. Cuda dokonywane były nie za sprawą przestrzegania zakonu, ale przez obecność wiary, czyli przez posłuszeństwo. Wierzę, a wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe Rzymian 10, średnik 17. W ten sposób praca Pawła i początkowe doświadczenia Galacjan szły tą samą linią co doświadczenia Abrahama, któremu wiara zaliczona została za usprawiedliwienie. Pamiętajmy, że fałszywi bracia głosili inną Ewangelię, twierdząc, że to właśnie ta głoszona przez nich Ewangelia, fałszywa, a polegająca na usprawiedliwieniu z uczynków, jest tą wymaganą od Żydów potomków Abrahama. Chełpili się tym, iż są dziećmi Abrahama podkreślając, że obrzeska jest dowodem usprawiedliwienia. Lecz właśnie to, na co się powoływali, a co miało świadczyć o tym, iż są dziećmi Abrahama, stanowiło dowód tego, że nimi nie byli, gdyż uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Abraham otrzymał usprawiedliwienie z wiary, zanim Został obrzezany, Rzymian 4 średnik 11, ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Abraham nie został usprawiedliwiony z uczynków, Rzymian 4 średnik 2-3, lecz to jego wiara została poczytana mu za sprawiedliwość. Ten sam problem pojawia się także dzisiaj. Ludzie przyjmują często sam znak zamiast rzeczywistości, efekt, a nie jego istotę. Widząc, że... Sprawiedliwość objawia się w dobrych uczynkach, wnioskują, że to dobre uczynki przynoszą sprawiedliwość. Otrzymanie sprawiedliwości przez wiarę i dobre uczynki bez własnych wysiłków to coś, co wydaje im się nierealne i podejrzane. Uważają się za realnie myślących ludzi, wierząc, że jedyną drogą do osiągnięcia jakiejś rzeczy jest po prostu wykonanie jej. Prawdą jest jednak, że wszyscy ci ludzie są niezwykle niepraktyczni. Bardzo nielogiczne jest zalecanie człowiekowi, który leży całkowicie, pozbawiony siły, a nawet możliwości poruszenia się, aby podniósł się i sam wziął sobie przepisane lekarstwo. Tylko w Panu jest wszelka sprawiedliwość i siła, Izajasz. 45 Średnik 24. Powiesz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a on wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją Psalm 37 Średnik 5, 6. Abraham jest ojcem wszystkich, wierzących w usprawiedliwieniu z wiary, i tylko on nim jest. Jedyną praktyczną rzeczą w tej sprawie jest wierzyć tak, jak on wierzył. Dlatego też pismo przewidując, że Bóg usprawiedliwi pogan przez wiarę, zapowiedziało Abrahamowi tę dobrą nowinę. Tekst ten wymaga uważnego czytania, a zrozumienie go uchroni nas od wielu błędnych pojęć. Nie jest on trudny do zrozumienia. Po prostu trzymaj się mocno tego, o czym mówi. Wiesz, ten wskazuje na fakt, że Ewangelia była głoszona już co najmniej w czasach Abrahama to Pan Bóg osobiście ją ogłosił, dlatego jest to prawdą i jedyną ewangelią. Była to ta sama ewangelia, którą głosił Paweł, dlatego też nie mamy żadnej innej ewangelii, poza tą, którą miał Abraham. Ewangelia ta nie różni się niczym od tej, która była za dni Abrahama, gdyż jego dzień radości to dzień przyjścia Jezusa, Chrystusa, Jana 8, średnik 56. Pan Bóg obecnie nie wymaga niczego więcej, ponad to, czego wymagał wówczas. Poza tym, w tamtych czasach Ewangelia była głoszona jedynie poganom, gdyż Abraham był poganinem. Został wychowany na poganina, ponieważ jego ojciec, Tare, służył bogom obcym Jozuego 24 średnik 2 i pozostawał tak długo poganinem, dopóki nie została mu zwiastowana Ewangelia. Tak więc głoszenie poganom Ewangelii w dniach Pawła i Piotra nie było czymś nowym. Naród żydowski został powołany właśnie z pogan i przez zwiastowanie Ewangelii poganom Izrael został powołany i uratowany. Dzieje apostołów 15, średnik 14-18, Rzymian 11, średnik 25-26. Powstanie narodu izraelskiego zawsze było i dotąd, stanowi niezawodny argument na to, że Bożym celem zawsze było i jest wyzwolenie ludzi z pogaństwa. Wypełnieniem tego celu było powołanie Izraela. Widzimy z tego, że. Apostoł prowadzi Galacjan, a także nas z powrotem do tego głównego źródła i na to samo miejsce, w którym sam Bóg zwiastował Poganom Ewangelię. Żaden Poganin nie może mieć nadziei na zbawienie za pomocą innej drogi czy innej Ewangelii, aniżeli za pomocą tej, dzięki której został zbawiony Abraham. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Zwróć uwagę na ścisłe powiązanie pomiędzy tym a poprzednim wierszem. Ewangelia była zwiastowana Abrahamowi słowami: W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Wyrażenie poganie i narody pochodzi od jednego greckiego słowa. Błogosławieństwo to jest błogosławieństwem sprawiedliwości udzielonej nam przez Chrystusa. Dowiadujemy się tego z dziejów apostołów 3 średnich 25-26. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, by mówił do Abrahama, a w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Ponieważ Pan Bóg zwiastował Abrahamowi Ewangelię, mówiąc: W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Oznacza, że ci, którzy wierzą, otrzymują błogosławieństwo wraz z wierzącym Abrahamem. Nie ma żadnego innego błogosławieństwa dla jakiegokolwiek człowieka, poza tym właśnie błogosławieństwem, które otrzymał Abraham. A ta Ewangelia, która została im zwiastowana, jest jedyną Ewangelią dla każdego człowieka pod niebem, gdyż poza imieniem Jezus. Które Abraham wierzył, nie ma żadnego innego imienia, pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. W nim mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów kolosan jeden, średnik 14. Odpuszczenie grzechów przynosi z sobą wszystkie inne błogosławieństwa. Zwróć uwagę na ten ostry kontrast zawarty w wierszach 9 i 10. Ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa, a ci, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Wiara przynosi błogosławieństwo, uczynki przynoszą przekleństwo, inaczej mówiąc, pozostają pod przekleństwem. Przekleństwo jest nad wszystkimi, bowiem kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie Uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego Jana 3 średnik 18. Wiara usuwa przekleństwo. Kto jest pod przekleństwem? Ci, którzy polegają na uczynkach zakonu. Zwróć uwagę, że nie powiedziano tu, iż ci, którzy wypełniają zakon są pod przekleństwem, gdyż wówczas bylibyśmy w sprzeczności z objawieniem 22.14. Błogosławieni którzy czynią przykazania Jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli bramami do miasta. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana. Psalm 119, średnik 1. Zatem ci, którzy wierzą, przestrzegają zakonu, ci, którzy wierzą, są błogosławieni, a ci, którzy przestrzegają zakonu, są błogosławieni. Oni zachowują przykazania przez wiarę. Ewangelia jest przeciwna ludzkiej naturze i dlatego stajemy się czynicielami zakonu nie na podstawie uczynków, ale ze względu na wiarę. Jeżeli będziemy czynić coś na rzecz naszej sprawiedliwości, będziemy ćwiczyć tylko naszą grzeszną, ludzką naturę, a w ten sposób nie przybliżymy się do sprawiedliwości, lecz coraz bardziej będziemy się od niej oddalać. Jeżeli zaś będziemy wierzyć wielkim i kosztownym obietnicom, staniemy się uczestnikami boskiej natury II Piotra. Jeden średnik cztery, i wówczas wszystkie nasze uczynki zostaną dokonane w Bogu. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili sprawiedliwości, która jest z wiary, a Izrael, który dążył do sprawiedliwości z Zakonu, do sprawiedliwości z Zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z Wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy, jak napisano: Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie. Zawstydzony rzymian 9 średnik 30 33. Ten, kto czyta z uwagą Galacjan 3 średnik 10, nie może nie zauważyć, że przestąpienie przykazań jest przekleństwem. Nieposłuszeństwo wobec Przykazań Bożych już samo w sobie jest przekleństwem, gdyż przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć Rzymian 5, średnik 12. Grzech kryje w sobie śmierć. Bez grzechu śmierć nie może zaistnieć, gdyż rządłem śmierci jest grzech, pierwszy, Korynt 15, średnik 56. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Dlaczego? Dlatego, że zakon jest przekleństwem. W żadnym wypadku. Zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre Rzymian 7 średnik 12. Dlaczego zatem jest tak wielu tych, którzy polegając na uczynkach zakonu, znajdują się pod przekleństwem? Przecież jest napisane: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. Zwróć proszę szczególną uwagę na fakt, że oni nie będą przeklęci z tego powodu, że wypełniają Prawo Boże, lecz dlatego, że go nie wypełniają. Zatem widzimy, że poleganie na uczynkach nie oznacza wcale przestrzegania lub zachowywania zakonu. Nie. Bo pragnienie ciała wrogie jest, w Bogu, nie podporządkowuje się prawu Bożemu, a nawet nie potrafi tego uczynić, Rzymian 8 średnik 7. Wszyscy są pod przekleństwem, i jeżeli ktoś myśli, że przez własne uczynki może się od niego uwolnić, jest w błędzie nadal, pozostaje w jego zasięgu. Przekleństwo nasze polega na tym, iż nie jesteśmy w stanie wypełnić tych wszystkich nakazów, które zostały zapisane w zakonie. Dlatego błogosławieństwa pozostają w zupełnej zgodności z zakonem. Jest to na tyle czytelne, na ile ludzka mowa jest w stanie tę myśl wyrazić. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję, a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuje Piąta Mojżeszowa 11, średnik 26-28. To jest żywe Słowo, Boże, które jest skierowane do każdego z nas osobiście. Zakon pociąga za sobą gniew Rzymian 4 średnik 15, lecz gniew ten spada tylko na synów nieposłusznych, Efezjan 5 6. Gdy naprawdę wierzymy nie jesteśmy przeklęci, a dzieje się tak dlatego, że wiara doprowadza nas do harmonii z zakonem życiem Bożym, bo kto wejrzał w doskonały zakon, Wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jakub 1 Średnik 25. Pismo Święte nie wyraża się lekceważąco o dobrych uczynkach. Wprost przeciwnie, ono je pochwala. Prawdziwa to mowa i chce, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Tytusa 3 średnik 8. Niewierzącym zarzuca się, że uczynkami swymi zapierają się Boga. Tytusa 1 średnik 16. Tymoteuszowi polecono wystosować następujący apel. Bogaczom tego świata przykazuj, żeby nie wbijali się w pychę i niech czynią dobrze i wzbogacają się w dobre uczynki. 1 Tymoteusza 6 średnik 17-18. Apostoł Paweł modli się za nas wszystkich, żebyśmy mogli wieść życie godne Pana i podobać mu się we wszystkim przez wszelkie dobre. Uczynki Kolosan 1 średnik 10. Kiedy głębiej wnikamy w te kwestie, otrzymujemy zapewnienie, że Pan Bóg stworzył nas w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, abyśmy w nich. Chodzili Efezjan 2 średnik 10. Przygotował dla nas samego siebie do tego dzieła, opracował je i przedstawił tym wszystkim, którzy mu ufają. Psalm 31, średnik 19: Iż dzieło, którego żąda Bóg, polega na tym, abyście uwierzyli w tego, którego on posłał Jana 6, średnik 29. Dobre uczynki są nakazane, jednakże my nie jesteśmy w stanie ich wykonać. One mogą być wykonane jedynie przez tego jedynego, który jest dobry, czyli przez Boga. Jeżeli kiedykolwiek pojawi się w nas coś dobrego, to wykonał to Pan Bóg, który w nas działa. Dlatego nie można lekceważyć tego, co On czyni. A Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych we krwi przymierza wiecznego, onego wielkiego pasterza owiec, pana naszego, Jezusa, niech Was doskonałymi uczyni w każdym dobrym uczynku ku czynieniu woli swojej, sprawując w Was to, co przyjemnego przed obliczem Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Hebrajczyków 13, średnik 20-21. Kiedy czytamy tę często przytaczaną wypowiedź, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, musimy mieć jasne zrozumienie, co oznacza słowo sprawiedliwy. Być sprawiedliwym przez wiarę to to samo, co być usprawiedliwionym przez wiarę. Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem 1 Jana 5, średnik 17, a grzech jest przestępstwem zakonu 1 Jana 3, średnik 4. Dlatego też wszelka niesprawiedliwość jest przestępstwem zakonu, i stosownie do tego posłuszeństwo zakonowi jest całkowitą sprawiedliwością. Na tej podstawie widzimy, że prawość czy sprawiedliwość człowieka zachodzi wówczas, gdy człowiek jest posłuszny przykazaniom, a być usprawiedliwionym oznacza być uczynionym stróżem prawa. Naszym celem jest osiągnięcie sprawiedliwości, a miarą jej jest Zakon Boży. Zakon sprawuje gniew, gdyż wszyscy zgrzeszyli i gniew Boży spada na niewierzących synów. W jaki sposób staniemy się zatem jego wykonawcami, aby uniknąć przekleństwa? Odpowiedź brzmi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Przez wiarę, a nie przez uczynki, stajemy się wykonawcami prawa, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. Rzymian 10 średnich 10. Jest rzeczą ewidentną, że żaden człowiek nie zostanie usprawiedliwiony przed obliczem Bożym przez zakon. Na jakiej podstawie możemy tak sądzić? Na tej podstawie, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeżeli usprawiedliwienie przychodzi przez uczynki, wtedy nie może przyjść przez wiarę. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską, Rzymian 11, średni krześć. A gdy kto spełnia uczynki zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność, gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość Rzymian 5-6. Od tej zasady nie ma ani wyjątków, ani połowiczności. Nie zostało tu powiedziane, że sprawiedliwi żyją przez wiarę lub jednocześnie przez wiarę i przez uczynki, lecz po prostu sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a to dowodzi, że sprawiedliwości nie można osiągnąć za pomocą własnych uczynków. Wszyscy mogą zostać uczynieni sprawiedliwymi jedynie na podstawie wiary, a to dlatego, że Zakon jest tak bardzo święty. Jest on tak doniosły i święty, że człowiek nie może go wypełnić. Jedynie boska moc jest w stanie to zrealizować. W ten sposób, przez wiarę przyjmujemy Pana Jezusa, a On w nas wypełnia doskonały Zakon. Zakon zaś nie jest z wiary. Oczywiście dotyczy to zakonu spisanego, bez względu na to, czy został on spisany w księgach, czy na kamiennych tablicach. On mówi po prostu czyń to lub nie czyń tego. Człowiek, który będzie je czynił, żyć będzie i to jest jedyny warunek, na mocy którego spisany zakon proponuje życie. On zaleca dobre uczynki i jedynie dobre uczynki. Żaden z nas nie wypełnił jednak wymagań zakonu, i dlatego też żaden z nas nie jest jego wykonawcą, a to znaczy, że nikt z nas, na podstawie swojego własnego życia, nie może przedstawić sprawozdania o swym doskonałym posłuszeństwie wobec zakonu. Kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Zatem musi żyć ktoś, aby mógł go wypełnić. Zmarły człowiek nie może już nic uczynić, a ten, który jest umarły przez upadki i grzechy Efezjan 2 średnik 1, nie może czynić żadnej sprawiedliwości. Jedynie Chrystus jest tym, w którym jest życie, gdyż On sam jest życiem, jedynie On wypełnił Zakon i dlatego tylko On może wypełnić Jego sprawiedliwość. Gdy nie będzie już więcej odsuwany, lecz przyjęty, będzie żył w nas całą pełnią swego. Życia tak, że już nie będzie to nasze życie, lecz żyjącego w nas Chrystusa, i wtedy jego posłuszeństwo w nas uczyni nas sprawiedliwymi. Nasza wiara zostanie nam policzona za sprawiedliwość po prostu dlatego, że przyjęła na własność żywego Chrystusa. W wierze oddajemy nasze ciało Bogu na jego świątynię. Chrystus, ten żywy kamień, zostaje umieszczony w naszym sercu i w ten sposób staje się ono Bożym Tronem. Tak więc żywy zakon staje się też naszym życiem. Z tego serca wypływa teraz prawdziwe życie. Chciałbym zwrócić uwagę czytelników na fakt, że w tym liście nie ma żadnego sporu dotyczącego zakonu w kwestii czy należy, czy nie należy go przestrzegać. Nikt nie podnosi tutaj kwestii, czy zakon został unieważniony, zmieniony, czy też utracił swoją moc. Ten list nie zawiera żadnej wskazówki odnośnie wyżej przytoczonych uwag. Pytanie bowiem nie brzmi, czy Zakon ma być zachowywany, lecz jak ma być zachowywany? Usprawiedliwienie, czyli uczynienie nas sprawiedliwymi, jest w nim potwierdzone jako bezwzględna konieczność. To pytanie mówi, czy zachodzi ono na drodze uczynków, czy wiary? Fałszywi bracia przekonali Galacjan, że usprawiedliwieni mogą być przez swoje własne wysiłki. Paweł przez Ducha Świętego wykazuje, że takie wysiłki są daremne, bowiem rezultatem ich będzie to, że umocni się tylko przekleństwo spadające na grzesznika. Usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest stale proponowane wszystkim ludziom przez wszystkie czasy jako jedyne prawdziwe usprawiedliwienie. Fałszywi nauczyciele chwalą się zakonem, ale przez to, że go przestępują, znieważają imię Boże. Paweł szczycił się w Chrystusie, któremu tak się podporządkował, że imię Boże zostało uwielbione. Śmierć jest przekleństwem, co wynika z ostatniej części wiersza 13, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Chrystus został dla nas uczyniony przekleństwem przez to, że zawisł na drzewie, to znaczy, że został ukrzyżowany. Grzech powoduje śmierć, gdyż grzech jest przyczyną śmierci. Prze to jak przez... Jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli Rzymian 5, średnik 12. A rządłem śmierci jest Grzech 1 Koryntian 15, średnik 56. Dlatego treść dziesiątego wiersza mówi nam, że ci, którzy nie przestrzegają tego, co jest zapisane w zakonie, są umarłymi. To oznacza, że nieposłuszeństwo jest śmiercią. W piśmie świętym jest napisane, kiedy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a grzech popełniony i dopełniony rodzi śmierć. Grzech zawiera w sobie śmierć, a ludzie w odłączeniu od Chrystusa są umarłymi, umarłymi w swoich przestępstwach i grzechach. Nie ma znaczenia, gdy pozornie chodzą w pełni żywota, gdyż słowa Chrystusa brzmią, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie Jana 6, średnik 53. Ta zaś, która. Prowadzi rozwiązłe życie, już za życia umarła pierwszy Tymoteusza, 5 średnik 6. Jest tak zwana żywa śmierć, ciało śmierci, które istnieje, Rzymian 7 średnik 24. Grzech jest przestępstwem zakonu, a zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego przekleństwo jest śmiercią, którą musimy ponieść, a śmierć jest ukryta nawet w najprzyjemniejszym grzechu. Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić, piąta Mojżeszowa, 27 średnik 26. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu. Zatrzymajmy się tutaj i głębiej, rozważmy ten fakt. Przez chwilę pozostawmy na boku rozważanie o drodze wybawienia. Zachodzi poważna potrzeba szczegółowego rozważenia treści tego wiersza, gdyż niektórzy, czytając tę wypowiedź zbyt szybko, pochopnie i radośnie wykrzykują: Nie potrzebujemy zakonu, gdyż Chrystus uwolnił nas od Jego przekleństwa, tak jakby ten tekst mówił, że Chrystus uwolnił nas od przekleństwa posłuszeństwa. Tacy czytają Pismo Święte bez pożytku dla siebie. Przekleństwo, jak stwierdziliśmy, zachodzi na drodze nieposłuszeństwa. Przeklęty kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je pełnić. Właśnie z tego powodu Chrystus uwolnił nas od nieposłuszeństwa wobec prawa. Pan Bóg posłał swojego Syna w postaci grzesznego ciała z powodu grzechu, aby sprawiedliwość, której domaga się zakon, wypełniła się w nas Rzymian 8 średnik 4. Niektórzy z nas mogą Lekkomyślnie powiedzieć, jesteśmy w porządku, cokolwiek byśmy nie uczynili, postępujemy właściwie w stosunku do przykazań, gdyż on otrzymał satysfakcję przez Chrystusa, a my zostaliśmy uwolnieni. Prawdą jest, że wszyscy są wybawieni, ale nie wszyscy przyjmują wybawienie. Wielu mówi o Chrystusie, nie chcemy, aby ten nad nami panował, i w ten sposób odrzucają błogosławieństwa Boże. Jednak wybawienie jest dla wszystkich. Wszyscy są wykupieni przez drogocenną krew przez życie Chrystusa, i wszyscy mogą, o ile chcą, zostać uwolnieni od grzechu i śmierci. Przez tę krew jesteśmy uwolnieni od naszego, marnego postępowania. Pierwszy Piotra, 1 Średnik 18. Tu zatrzymaj się na chwilę i zastanów się, co to oznacza. Pozwól, aby waga tych słów wywarła odpowiednie wrażenie na Twoim umyśle. Chrystus uwolnił nas od przekleństwa zakonu, a nie od wytrwałego spełniania wszystkich Jego słusznych wymagań. Nie musimy już więcej grzeszyć. Chrystus przeciął więzy grzechu, którymi byliśmy skrępowani, tak, że teraz musimy tylko przyjąć Jego wybawienie, abyśmy mogli zostać uwolnieni od każdego dręczącego nas grzechu. Nie musimy już dłużej poświęcać naszego życia na nieustanne polepszanie Go i ubolewać nad niespełnionymi życzeniami. Chrystus nie podaje żadnej złudnej nadziei, lecz przychodzi do zniewolonego grzesznika i ogłasza mu wolność. Bramy twego, więzienia są otwarte. Wychodź. Co jeszcze więcej może zostać powiedziane. Chrystus osiągnął całkowite zwycięstwo nad obecnym, złym światem, nad porządliwościami ciała, porządliwościami oczu i pychą żywota, a nasza wiara w Niego czyni Jego zwycięstwo naszym zwycięstwem. Do nas należy tylko go przyjąć. Że Chrystus umarł za bezbożnych, jest faktem dla wszystkich, którzy czytają Biblię. On został wydany za grzechy nasze Rzymian 4 średnik 25. Niewinny cierpiał za winnych, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce, zbądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za nas wszystkich Izajasz 53 średnik 5-6. Jednak śmierć przyszła przez grzech. Śmierć jest przekleństwem, które przyszło na wszystkich ludzi po prostu dlatego, że wszyscy zgrzeszyli. Fakt, że Chrystus stał się przekleństwem za nas, wynika z tego, że został za nas, grzechem uczyniony 2 Koryntian 5 średnik 21. On grzechy nasze same, ciele swoim poniósł na drzewo pierwszy Piotra 2, 24. Zwróć uwagę, że nasze grzechy były w jego ciele. To dzieło, którego się podjął, nie było abstrakcją. Grzechy nie były na nim nałożone tylko symbolicznie, lecz faktycznie spoczęły na nim. Za nas stał się, przekleństwem za nas został uczyniony grzechem i jako skutek tego wycierpiał za nas śmierć. Wielu sprzeciwi się tej prawdzie, dla Greków była głupstwem, dla Żydów, zgorszeniem, a dla nas, którzy zostaliśmy powołani, jest mocą Bożą. A więc zapamiętaj, że Chrystus nasze grzechy, a nie swoje, nosił we własnym ciele. Ta sama pozycja, pisma świętego, która mówi, że on został dla nas uczyniony grzechem, zapewnia nas, że on o grzechu nic nie wiedział. Ten sam tekst, który mówi, że on nasze grzechy. Poniósł w swoim własnym ciele stanowczo, zapewnia nas, że on nie uczynił żadnego grzechu. Fakt, że on nasze grzechy wziął na siebie i z sobą, i że on rzeczywiście dla nas został uczyniony grzechem, a przy tym nie popełnił żadnego grzechu, służy ku jego wiecznej chwale, a nas prowadzi do wiecznego wybawienia od grzechu. Wszystkie, grzechy wszystkich ludzi zostały na niego złożone, a przecież nikt nie może na nim dostrzec nawet najmniejszego śladu grzechu. Kiedy żył na ziemi, nie można było na nim dostrzec żadnego grzechu, a mimo to wziął wszystkie grzechy na siebie. On je przyjął i zdławił przez moc nieskończonego żywota, przez co pochłonął śmierć. On mógł ponieść grzechy i nie zostać nimi pobrudzony. To przez jego cudowne życie możemy być zbawieni. On nam daje swoje życie, abyśmy byli uwolnieni od każdej naleciałości grzechu, która jest w naszym ciele. Chrystus. Za dni swego życia w ciele zanosił z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy, i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I, dla Bogobojności został wysłuchany Hebrajczyków 5 średnik siedem. A jednak umarł. Tak. A mimo to nikt nie mógł mu odebrać jego życia, on je oddał sam, z własnej woli, aby je znowu wziąć. Ja na 10 średnik 17-18. Męczarnie śmierci zostały rozwiązane, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany dzieje apostołów 2 średnik 24. Dlaczego śmierć nie mogła go zatrzymać, mimo że dobrowolnie oddał się w jej moc? Gdyż on nie wiedział nic o grzechu. On wziął grzechy na siebie, ale on był wolny od ich mocy. On upodobił się. We wszystkim do swoich braci i był doświadczany jak my, od każdym względem Hebrajczyków: dwa średnik siedemnaście i cztery średnik 15 i również nie mógł sam z siebie nic uczynić, Jana pięć średnik trzydzieści. Dlatego wołając donośnie, płacząc, zanosił modły i błagania gorące do Ojca, aby go wybawił od porażki, a tym samym od mocy śmierci. Jezus został wysłuchany. W jego przypadku wypełniły się następujące słowa, bo Panujący Pan wspomaga mnie, przetoż nie bywam pohańbiony. Dlatego postawiłem twarz moją jako krzemień, gdyż wiem, że pohańbiony nie będę. Blisko jest Ten, który mnie usprawiedliwia. Któż się sprzeczać będzie ze mną? Izajasza 50 średnik 7-8 Jakie to były grzechy, które go tak przygniotły i od których musiał być uwolniony? Nie jego własne, gdyż takowych nie miał. To były moje i twoje grzechy. Nasze grzechy już poprzednio zostały przezwyciężone, wymazane. My, więc prowadzimy walkę z pokonanym już nieprzyjacielem. Kiedy przychodzisz do Boga w imieniu Jezus i całkowicie podlałeś się jego śmierci i życiu tak, że nie bierzesz. Jego imienia nadaremnie, gdyż Chrystus żyje w tobie. Wtedy musisz pamiętać tylko o tym, że każdy grzech był w Nim i nadal tam jest, i że On jest zwycięzcą i natychmiast. Możesz powiedzieć, dziękuję Bogu, że nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie, i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. 2 Koryntian 2 średnik 14 w liście do Galacjan 3 średnik 13 zbliżamy się jeszcze raz do tematu, który został nam pokazany w Galacjan 2.20 i 3 średnik 1, to jest do nieustannej prezentacji krzyża. Temat ten jest niewyczerpalny, jednakże parę faktów może posłużyć nam do poszerzenia naszych myśli. Wybawienie od grzechu i śmierci zostało dokonane przez krzyż Galacjan 3 średnik 13. Ewangelia jest całkowicie zawarta w Krzyżu, gdyż Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, który wierzy Rzymian 1 średnik 16, dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Krzyż Chrystusa jest mocą Bożą 1 Koryntian 1 średnik 18. Chrystus objawiony został upadłym ludziom tylko jako ukrzyżowany i z wstały albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom przez które moglibyśmy być zbawieni dzieje apostołów 4 średnik 12 i dlatego jest tym wszystkim co pan bóg ofiarował ludziom ponieważ pan bóg nie chce wprowadzić ludzi w zamieszanie chrystus i to ukrzyżowany jest wszystkim co paweł chce aby było poznane jest też wszystkim co każdy człowiek powinien poznać jedyną rzeczą jakiej człowiek potrzebuje jest przecież zbawienie, a gdy je już otrzymał, otrzymał wszystko. Pamiętaj jednak, zbawienie można znaleźć tylko w Krzyżu Chrystusa. Właśnie dlatego Pan Bóg nie przedstawia ludziom niczego więcej. Ofiaruje im dokładnie to, czego najbardziej potrzebują. Jezus Chrystus jest stale przedstawiany ludziom przez Boga jako ukrzyżowany tak, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych, którzy idą na zginienie lub nadal trwają w grzechach. Chrystus jest przedstawiany ludziom jedynie jako ukrzyżowany Zbawiciel i jedyną rzeczą, od której człowiek musi być wybawiony, jest przekleństwo. Dlatego przedstawiany jest nam ciągle jako ten, który nosi za nas przekleństwo. Gdziekolwiek jest przekleństwo, tam jest Chrystus, który je za nas nosi. Przed chwilą wykazaliśmy, że Chrystus poniósł za nas przekleństwo i że nadal je za nas nosi, a przez to nosi nasze grzechy. Poniósł on także przekleństwo ziemi, niósł bowiem na swojej głowie koronę cierniową, a wiemy, że przekleństwo wypowiedziane zostało także nad ziemią, ciernie i osty rodzić ci będzie. Pierwsza Mojżeszowa 3 średnik 18 W ten sposób całe stworzenie stojące pod przekleństwem zostało wybawione przez Krzyż Chrystusa. Rzymian 8 średnik 19-23 Jedynie Chrystus zaniósł na krzyż przekleństwo, gdyż jak wskazuje Jego zawiśnięcie na krzyżu, został za nas uczyniony przekleństwem. Krzyż jest symbolem przekleństwa, dlatego też wyzwolenie spod przekleństwa zachodzić może jedynie przez krzyż Chrystusa, który jest zwycięzcą i wybawicielem. To też przekleństwo samo w sobie przedstawione zostało przez krzyż, który jednocześnie ogłasza nasze wybawienie. Gdzie jest przekleństwo? Ach, lepiej zapytać, gdzie go nie ma. Ślepy może je dostrzec, jeżeli będzie chętny uznać oczywistość jego właściwego znaczenia. Niedoskonałość jest przekleństwem, zaiste ona jest przekleństwem. A objawia się we wszystkich rzeczach, które mają jakikolwiek związek z tą Ziemią. Człowiek jest niedoskonały, lecz najpiękniejsza roślinka, która wyrasta z Ziemi, również nie jest już tak doskonała, jaką mogłaby być. Nie ma niczego, co nie zawierałoby w sobie możliwości udoskonalenia, nawet jeśli nasze przyćmione zmysły w ogóle nie mogłyby dostrzec takiej potrzeby. Kiedy Pan Bóg stworzył Ziemię, wszystko było dobre, a według hebrajskiego znaczenia tego słowa doskonale dobre. Nawet sam Bóg nie mógł dopatrzeć się możliwości ulepszenia tego. Ale teraz wszystko jest inne. Ogrodnik trudzi się, aby przez pielęgnację lub inne zabiegi udoskonalić owoce, czy kwiaty. Wszystko co ziemia, najlepszego może zrodzić ukazuje się naszym oczom jako przeklęte. Dlatego też wszędzie zauważyć można deformację i karłowatość w rozwoju, więdnięcie i usychanie pączków, przedwcześnie opadające owoce i trujące ziele. Wszędzie klątwa pożera ziemię i zajasza 24 średnik 6. Jaki z tego wypływa wniosek? Czy to ma nas zniechęcać? Nie, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na to, abyśmy pod sąd pomsty podpadli, lecz na to, abyśmy uzyskali zbawienie przez pana naszego Jezusa Chrystusa pierwszy Tesaloniczan 5, średnik dziewięć. Aczkolwiek wszędzie widzimy przekleństwo, a wokół nas przejawia się degeneracja, rozpad i upadek, to jednak rzeczy te nadal żyją, żyje też człowiek. Lecz przekleństwo jest śmiercią. Ponieważ żaden człowiek i żadne stworzenie, umierając, nie może równocześnie żyć. Śmierć zabija. Lecz Chrystus żyje i mimo, iż był nieżywy, teraz żyje na wieki wieków. Objawienie 1,18. Jedynie gdziekolwiek na ziemi i w jakimkolwiek człowieku, mimo przekleństwa, istnieje życie. Świadczy to o tym, że krzyż Chrystusa jest. Wszędzie. Każdy źdźbło trawy, każdy listek w lesie, każdy krzak i drzewo, każdy kwiatek i owoc, a nawet chleb, który jemy nosi na sobie pieczęć krzyża. W naszym własnym w ciele Chrystus został ukrzyżowany. Wszędzie widać krzyż, a że głoszenie krzyża jest mocą Bożą, którą jest Ewangelia. Dlatego też we wszystkich rzeczach, które On stworzył, objawiona jest odwieczna moc Boża. To jest ta moc działająca w nas Efezjan 3 średnik 20, Rzymian 1 średnik 16 do 20 i to pozwala nam stwierdzić wyraźnie, że krzyż Chrystusa widoczny jest we wszystkich rzeczach, które stworzył Bóg nawet w naszym własnym ciele. Albowiem ogarnęły mnie nieszczęścia, którym nie masz liczby. Doścignęły mnie nieprawości moje, tak, że przejrzeć nie mogę. Rozmnożyły się nad włosy głowy mojej, a serce moje opuściło mnie Psalm 40 średnik 12. Nie tylko z powodu naszego zaufania powinniśmy wznieść okrzyk do Boga. Pan Bóg w swej niekończącej się łasce zrządził tak, że nawet największe przeciwności mogą być źródłem ufności. Fakt, że znajdujemy się w głębokościach grzechu, a jednak żyjemy, dowodzi, że Bóg sam w Osobie Chrystusa towarzyszył nam na Krzyżu. Tak więc wszystkiemu, nawet przekleństwu, wszystkiemu, co znajduje się pod przekleństwem, głoszona jest Ewangelia. Również nasze własne słabości i nasza grzeszność, zamiast stać się przyczyną zniechęcenia jeżeli, tylko wierzymy Panu mogą stanowić dla nas uroczyste zapewnienie wybawienia. Dzięki naszej słabości uczyniono nas mocnymi. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował Rzymian 8, średnik 37. Zaprawdę Pan Bóg nie przyszedł do ludzi bez udzielenia świadectwa ze swojej strony. Kto wierzy w syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Pierwszy Jana pięć średnich dziesięć. Chrystus poniósł przekleństwo, aby błogosławieństwo mogło przejść na nas. A poniósł to przekleństwo dla nas przez to, że został ukrzyżowany dla nas, i w nas po to, abyśmy wraz z nim mogli otrzymać nieustające błogosławieństwa. Jego śmierć jest dla nas życiem. Jeżeli w naszym ciele dobrowolnie nosimy śmierć naszego, Pana Jezusa, wówczas Jego życie objawi się także w naszym śmiertelnym ciele. 2 Koryntian 4 średnik 10-11 On to dla nas grzechem uczynił tego, abyśmy w Nim zyskali usprawiedliwienie od Boga. 2 Koryntian 5 średnik 21 Co jest zatem tym błogosławieństwem, które otrzymujemy z powodu przekleństwa, które On poniósł? Jest to błogosławieństwo wybawienia od grzechu i grzeszenia, gdyż tak, jak przekleństwo jest przestąpieniem zakonu Galacjan 3, średnik 10. Tak błogosławieństwem jest odwrócenie się każdego z nas od swoich złości dzieje apostołów 3, średnik 26. Chrystus poniósł konsekwencje przekleństwa, grzechu i śmierci, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na Pogan w Jezusie Chrystusie. A co jest błogosławieństwem Abrahama? Autor niniejszego listu stwierdza, że Abraham otrzymał usprawiedliwienie z wiary. Dodaje ponadto, jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków, błogosławieni którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta Rzymian 4, średnik 6-8. Następnie pokazuje, że to błogosławieństwo przychodzi zarówno na wierzących Pogan, jak i na wierzących Żydów, gdyż Abraham otrzymał owo usprawiedliwienie jeszcze zanim został obrzezany i mógł być nazwany Ojcem wszystkich tych, którzy wierzą. Błogosławieństwem jest więc uwolnienie od grzechu i grzeszenia i to dokładnie tak, jak przekleństwo jest grzeszeniem, tak jak widzimy, że przekleństwo objawione zostało. Na krzyżu tak samo widzimy, że to samo przekleństwo zostało uczynione i ogłoszone przez Pana błogosławieństwem. Fakt, że nadal żyjemy, mimo iż jesteśmy grzesznikami, stanowi zapewnienie, że wyzwolenie od grzechu też jest naszym udziałem. Przysłowie mówi, że tam, gdzie jest życie, tam jest nadzieja. Przecież już samo życie stanowi dla nas nadzieję. Chwała niech będzie Bogu za tę błogosławioną nadzieję. To błogosławieństwo przyszło na wszystkich ludzi, gdyż jak przez upadek jednego człowieka przyszło, potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego, przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi Rzymian 5 średnik 18. Pan Bóg, który nie ma względu na osobę, z wysokości niebios obsypał nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie Efezjan 1 średnik 3. Ono jest dane do naszej dyspozycji. Jeżeli ktoś nie posiada tego błogosławieństwa, to powodem tego jest to, iż nie rozpoznał jeszcze tego daru, albo rozmyślnie go odrzucił. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, od grzechu i śmierci. Dokonał tego przez to, że stał się za nas przekleństwem, i w ten sposób uwolnieni zostaliśmy od wszelkiej konieczności grzeszenia. Jeżeli przyjmiemy Chrystusa zgodnie z prawdą i bez zastrzeżeń, wówczas grzech nie będzie już nad nami panował. Było to tą samą prawdą w dniach Abrahama, Mojżesza, Dawida i Izajasza, co w dniach dzisiejszych. A nawet daleko więcej, gdyż już siedemset lat przed wzniesieniem krzyża na Golgocie, Izajasz świadczył o tych rzeczach, które rozumiał, gdyż i jego własne grzechy zostały oczyszczone przez żywe węgliki z Bożego ołtarza. Powiedział. Zaiste on niemoce nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił. On zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych, kaźń pokoju naszego jest na nim, a z sinością jego jesteśmy uzdrowieni. Pan, włożył nań nieprawość wszystkich nas Izajasz 53 średnik 46. Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę. Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem Izajasz. 44 średnik 22 na długo przed czasami Izajasza, Dawid wyznał, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych, jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Psalm 103 średnik 10.12. My, którzy posiadamy wiarę, wchodzimy do odpocznienia, gdyż dzieła jego od założenia świata były dokonane. Hebrajczyków 4 średnik 3. Otrzymane błogosławieństwo jest błogosławieństwem Abrahama. Nie mamy żadnego innego fundamentu, poza tym, który założyli apostołowie i prorocy. To zbawienie, które przyniósł nam Pan Bóg, jest całkowite i zupełne, jest ono tym, które czeka, gdy przychodzimy na świat. Nie odbieramy Panu Bogu żadnego ciężaru, gdy odrzucamy oferowane nam zbawienie, nie nakładamy też na Niego żadnego brzemienia, przyjmując je. Chrystus wykupił nas po to, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. Nie popełniaj błędu i nie czytaj tego tak, jakby on brzmiał następująco, abyśmy mogli otrzymać obiecany dar ducha. To, co zobrazuje nam dalszy tok myślenia, nie, jest utartym powszechnie sloganem. Chrystus nas wykupił i ten fakt potwierdza dar ducha świętego, gdyż to przez ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu. Hebrajczyków 9, średnik 14. Jedynie z pomocą Ducha Świętego możemy dowiedzieć się, że jesteśmy grzesznikami, i jedynie z pomocą Ducha możemy pojąć zbawienie. Duch Święty przekonuje nas o grzechu i o sprawiedliwości, Jana 16 średnik 8, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą 1 Jana 5 średnik 6. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo. W sobie wiersz 10. Chrystus jest ukrzyżowany w każdym człowieku. To już stwierdziliśmy, gdyż zostało nam to pokazane przez fakt, iż znajdujemy się pod przekleństwem. Jedynie Chrystus zaniósł to przekleństwo na krzyż. Jednak to, że on zamieszkał na ziemi wśród ludzi, stało się za sprawą ducha. Wiara uzdalnia nas do przyjęcia tego świadectwa i przez zapewnienie mieszkającego wewnątrz nas ducha, możemy się nim radować. Proszę, uważaj dalej, błogosławieństwa Abrahama przychodzą do nas, abyśmy otrzymali obiecanego ducha. To błogosławieństwo przychodzi do nas jednak tylko przez ducha, dlatego ono samo nie może nam obiecać, że otrzymamy ducha. My go już mamy wraz z błogosławieństwem. Lecz mając błogosławieństwo ducha, którym jest usprawiedliwienie, jesteśmy pewni tego, co Duch Święty obiecał sprawiedliwym, a mianowicie wieczne dziedzictwo. Pan Bóg błogosławiąc Abrahamowi obiecał mu dziedzictwo. Wyrażenie obietnica ducha może być użyte w tym samym sensie, co obietnica Boża, dar, Boży, a to oznacza obietnicę albo podarunek, który Bóg nam daje. Duch Święty jest uroczystym gwarantem wszystkiego, co dobre. Wszystkie dary Boże są mnożącymi się, obietnicami. Za nimi zawsze kryje się więcej, niż możemy sobie wyobrazić. Bożym celem Ewangelii jest zjednoczenie wszystkiego w Jezusie Chrystusie, w którym też, przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy, się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my którzy jako pierwsi nadzieje mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia. Waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego Efezjan 1 średnik 10, 14 Na temat tego dziedzictwa musimy jeszcze później pomówić. Teraz wystarczy powiedzieć, że na podstawie wiary staniemy się dziećmi dziedzictwa obiecanego Abrahamowi. Dziedzictwo to należy do wszystkich tych, którzy przez wiarę Jezusa Chrystusa są dziećmi Bożymi, a Duch Święty, który powołuje, nas do Synostwa jest obietnicą, rękojmią i pierwiastkiem tego dziedzictwa. Ci, którzy przyjmują chwalebne wyzwolenie Chrystusa spod przekleństwa zakonu niewyzwolenie od posłuszeństwa zakonowi, gdyż posłuszeństwo nie jest przekleństwem, lecz od nieposłuszeństwa Zakonowi posiedli w Duchu Świętym przed smak mocy i błogosławieństw przyszłego świata. Abraham jest centralnym punktem tego rozdziału. On jest tym pierwszym, któremu została ogłoszona Ewangelia Zbawienia o światowym zasięgu. Wierząc, otrzymał to błogosławieństwo, błogosławieństwo usprawiedliwienia. Wszyscy, którzy wierzą, są ubłogosławieni wiarą Abrahama. A ci, którzy są z wiary, są także dziećmi Abrahama. Chrystus odkupił nas od przekleństwa, aby błogosławieństwa Abrahama mogły przejść na nas. Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. W ten sposób zostało nam jasno przedstawione, że obietnica, która została nam dana, jest tą samą obietnicą, która była dana Abrahamowi, a jest to obietnica dziedzictwa, w której mamy udział jako jego dzieci. Chrystus wybawił nas od przekleństwa, abyśmy mogli otrzymać dziedzictwo usprawiedliwienia. Chrystus, który przez ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, aby oczyścić sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu, jest pośrednikiem nowego przymierza, a żeby gdy poniesiona została śmierć, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Hebrajczyków 9, średnik 14,15 Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego, nie mówi i nasieniom jego jako o wielu, ale jako o jednym i nasieniu twemu, które jest Chrystus. To nie jest gra słów, jest to kwestia mająca bardzo istotne znaczenie. Walka toczy się o drogę zbawienia, którą jest jedynie Chrystus i jeszcze coś? Lub Chrystus i jeszcze ktoś? Wiele ludzi wyobraża sobie, że mogą się sami uratować przez uczynienie się dobrymi. Wiele innych myśli, że Chrystus jest cennym pomocnikiem, dobrym asystentem przy ich wysiłkach, a jeszcze inni są nawet skorzy do oddania mu pierwszego miejsca, lecz nie jedynego miejsca, widząc siebie tutaj na dobrym, drugim miejscu. Uważają, że to Pan i oni są tymi, którzy wykonują owe dobre uczynki. Jednak tekst ten wyklucza wszystkie tego rodzaju domniemania i zarozumiałość. Tam nie zostało wcale napisane na sieniom, ale na sieniu. On nie mówi jako o wielu, ale jako o jednym i nasieniu twemu, które jest Chrystus. Chrystus jest tym jedynym. Wiele słyszymy już o duchowym nasieniu i o literalnym nasieniu Abrahama. Jeżeli ten kontrast w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, to można przypuszczać, że fałszywe nasienie jest przeciwne nasieniu prawdziwemu. Przeciwieństwem duchowego jest cielesne, a cielesne nasienie, jak później stwierdzimy, nie jest prawdziwym nasieniem, lecz z niewolonym sługą, który zostaje odrzucony i w żadnym wypadku nie może mieć udziału w dziedzictwie. Z tego też względu nie zostało uznane cielesne nasienie Abrahama. Jednakże tym duchowym nasieniem jest Jezus Chrystus. On jest faktycznym, czy też rzeczywistym nasieniem, jest również ożywiającym duchem, a przy tym jednak całkowicie realną postacią. Ludziom została dana możliwość poruszania się w tym świecie w ciele, będąc całkowicie usposobienia duchowego, inaczej nikt nie mógłby być dzieckiem Abrahama. Ci, którzy są cieleśni, nie podobają się Bogu, ciało i krew nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. Jest tylko jedna linia potomków Abrahama i tylko jedyna, grupa prawdziwych dzieci, a są to ci, którzy są zrodzeni z wiary, ci, którzy, przyjąwszy Chrystusa przez wiarę, otrzymali moc dostania się dziećmi bożymi podczas gdy nasienie jest wyrażeniem liczby pojedynczej, to zwrot obietnice jest wyrażeniem liczby mnogiej. Nie jest to zaledwie jedna, specyficzna obietnica, która została dana Abrahamowi i jego nasieniu, ale to są obietnice. Pan Bóg nie ma dla człowieka niczego, czego nie obiecałby już wcześniej Abrahamowi. Wszystkie obietnice Boże zostały nam przekazane w Chrystusie, w którego wierzył Abraham. Bo obietnice Boże, ile ich było w Nim znalazły swoje, tak, dlatego też przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej. 2 korent 1 średnik 20 To, że obiecane rzeczy i sedno wszystkich obietnic są dziedzictwem, wynika wyraźnie z listu do Galacjan 3 średnik 15-18. do Opisuje to dokładnie szesnasty wiersz. Natomiast siedemnasty mówi nam, że zakon, który został dany i zatwierdzony 430 lat po otrzymaniu obietnicy nie mógł mieć na to dziedzictwo wpływu, bo gdyby dziedzictwo pochodziło z zakonu, nie pochodziłoby już z obietnicy. Tymczasem okazał Bóg przez obietnicę Abrahamowi swą łaskawość wiersz osiemnasty. Chcąc wiedzieć czym jest obo obiecane dziedzictwo, porównajmy wyżej cytowany wiersz z Rzymian 4 średnik 13. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi, bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Aczkolwiek niebo i ziemia, które istnieją jako takie do dnia dzisiejszego, i zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi, to gdy niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, my oczekujemy, według obietnicy nowych. Niebios i nowej Ziemi, w których mieszka sprawiedliwość II Piotra, 3 średnik 7 i 12 do 13. To jest ten niebieski kraj, którego wyglądali Abraham, Izaak i Jakub. Chrystus wykupił nas od przekleństwa, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Tego obiecanego ducha widzimy władającego na stworzonej na nowo Ziemi, która wykupiona. Została spod przekleństwa, gdyż i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych Rzymian. 8, średnik 21. A ziemia, świeża i nowa, taka, jaka wyszła spod ręki Bożej, doskonała pod każdym względem, zostanie oddana człowiekowi w posiadanie. Pierwsza Mojżeszowa 1, średnik 27-28 i 31. Człowiek zgrzeszył, a przez, to ściągnął na siebie przekleństwo. Chrystus przejął na siebie całe to przekleństwo zarówno od człowieka, jak i od wszystkiego, co kiedykolwiek zostało stworzone. Wykupił ziemię spod jej przekleństwa, aby mogła stać się na nowowieczną posiadłością człowieka, taką, jaką Pan Bóg na początku dla niego przewidział. Również człowieka wykupił, od przekleństwa, aby mógł być zdolny do przyjęcia takiego dziedzictwa. To jest sednem Ewangelii. Darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rzymian 6 średnik 23. Ten dar życia wiecznego mieści się w obietnicy dziedzictwa, ponieważ Pan Bóg obiecał Abrahamowi i jego nasieniu ziemię na wieczne posiadanie pierwsza. Mojżeszowa 17 średnik 7, 8. Jest to dziedzictwo sprawiedliwości, obiecane Abrahamowi, którego spadkobiercą staje się też świat, i jest udzielane przez usprawiedliwienie z wiary. Obietnica ta zawiera w sobie sprawiedliwość, życie wieczne i miejsce, w którym będziemy wiecznie przebywać, i to jest wszystko, czego w ogóle można sobie życzyć i co w ogóle można dać. Odkupienie człowieka, a nie stworzenie mu miejsca, w którym mógłby żyć, byłoby dziełem niedokończonym. Oba te wydarzenia są częściami jednej całości, w której moc, dzięki której zostaliśmy odkupieni, jest twórczą mocą, za pomocą której niebo i ziemia na nowo zostaną stworzone. Kiedy wszystko to będzie dokonane, wówczas nie będzie już niczego, co jest dotknięte przekleństwem objawienie 22 średnik 3. Jak zostało to wyraźnie ukazane w liście do Galacjan 3 średnik 17. Przymierze i obietnice Boże są tym samym, gdyż zostało nam wyjaśnione, że unieważnienie przymierza unicestwiłoby obietnice. W pierwsza Mojżeszowa 17 rozdział czytamy, że Pan Bóg zawarł z Abrahamem przymierze, na mocy którego da mu w wieczne posiadanie ziemię kananejską, a wraz z nią cały świat. Natomiast tekst z Galacjan 3 średnik 18 mówi, że Pan Bóg daje mu tę ziemię na mocy obietnicy. Boże przymierze z człowiekiem nie może być dla niego niczym innym, jak tylko obietnicą, bo kto wreszcie pierwszy obdarował czymś Pana, by mógł, w zamian za to spodziewać się zapłaty? Z Niego bowiem, przez Niego i dla Niego istnieje wszystko Rzymian 11, średnik 35-36. Rzadko się zdarza, aby człowiek czyniąc coś, nie, spodziewał się za to zapłaty. Teolodzy uznali ten fakt za dowód, że podobnie musi być również z Bogiem. Na tej podstawie rozpoczęli długie spory na temat Bożego. Przymierza ustalając, że przymierze to obustronne porozumienie pomiędzy dwiema lub więcej osobami, zmierzające do wykonania określonych rzeczy lub do powstrzymania się od nich. Jednak Pan Bóg nie wchodzi z ludźmi w podobne układy. Wie, że nie są oni w stanie wywiązać się ze swojej części. Po potopie Bóg uczynił przymierze z każdym zwierzęciem na tej ziemi, z każdym ptakiem i z każdym stworzeniem. Jednakże żadne zwierzę, żaden ptak nie przyrzekał, że czymś za to odpłaci I Mojżeszowa 9, średnik 9,16. One po prostu przyjęły to jako łaskawość bożą. Tak samo jest, jeśli chodzi o nas, jest to wszystko, co możemy uczynić. Pan Bóg obiecuje nam wszystko, czego potrzebujemy a nawet więcej, aniżeli potrafimy uprosić czy wymyśleć, otrzymując to jako dar. My oddajemy Mu samych siebie, czyli właściwie nic, a on oddaje nam samego siebie, a więc wszystko. To, co najczęściej przysparza nam największych kłopotów, wynika z tego, że ludzie wprawdzie gotowi byliby uznać Boga we wszystkim i zawrzeć z Nim korzystny układ, na zasadzie dwustronnego porozumienia, swego rodzaju transakcje, w której jednak zostałoby uwzględnione ich pełne partnerstwo z Bogiem. Kto chce jednak z Bogiem handlować, musi to czynić na Bożych warunkach, to znaczy na bazie faktu, że my nie posiadamy nic, że jesteśmy niczym, a On jest wszystkim, wszystko posiada i wszystko daje. Przymierze Boże jest obietnicą Bożą przedtem przez Boga uprawomocnionej w Jezusie Chrystusie, a jest nią ofiarowanie ludziom całej na nowo stworzonej ziemi po wykupieniu jej od przekleństwa. On jest poręczycielem nowego przymierza, a dokładniej wiecznego przymierza. Bo obietnice Boże, ile ich było w Nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej II Koryntian pierwszy średnik 20. W nim otrzymaliśmy to dziedzictwo Efezjan 1, średnik 11, gdyż duch święty jest pierwiastkiem tego dziedzictwa, a posiadanie ducha świętego to osobiste zamieszkanie Chrystusa w naszym sercu przez wiarę. Pan Bóg błogosławił Abrahamowi, mówiąc: W nasieniu Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi, a to wypełniło się w Chrystusie, którego posłał Pan Bóg, aby nam błogosławić, odwracając każdego z nas od naszej własnej złości, dzieje apostołów 3 średnik 25-26. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść, Dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do podchwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż. Poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melch i Zedeka na wieki Hebrajczyków 6 średnik 13-20, porównaj pierwsza, Mojżeszowa 22 średnik 15-18. To przez przysięgę Bożą potwierdzone zostało przymierze zawarte z Abrahamem. Wszystkie te obietnice oraz przysięga złożona Abrahamowi stanowią. Fundament naszej nadziei i wielkiego pocieszenia, są one pewne i mocne, ponieważ przysięga wywyższa Chrystusa jako uroczystego poręczyciela, który wiecznie żyjąc, podtrzymuje wszystko słowem mocy swoich Hebrajczyków. Jeden średnik trzy. Wszystko na nim jest ugruntowane kolosan. Jeden średnik 17. Dlatego też, kiedy Pan Bóg zatwierdził swą obietnicę, przysięgą stało się to naszą pewnością i nadzieją schronienia, ucieczką od grzechu. Jezus, a wraz z Nim całe uniwersum, poręczyli jeszcze za nasze zbawienie swoją własną egzystencją. W Jego wspaniałym słowie położony został niezawodny i mocny fundament dla naszej nadziei. W naszym rozważaniu nie zapominaj, że przymierze i obietnica są tym, samym i że one przekazują na własność Abrahamowi i jego nasieniu ziemię, a przede wszystkim całą na nowo stworzoną ziemię. Pamiętaj ponadto, że skoro tylko sprawiedliwi, mogą mieszkać w nowych niebiosach i na nowej, obiecanej Abrahamowi i jego nasieniu ziemi. To do obietnicy tej zostało dołączone przyrzeczenie, że ona uczyni sprawiedliwymi tych wszystkich, którzy wierzą. To stało się w Chrystusie, przez którego została ona zatwierdzona. Nawet uprawomocnionego testamentu, przymierza jakiegoś Człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje Galacjan 3 średnik 15 kropka o ile większe znaczenie ma testament, czy przymierze Boże. Skoro zatem zapewniona nam została, doskonała i wieczna sprawiedliwość przez przymierze, które zostało zawarte z Abrahamem, a uprawomocnione i zatwierdzone w Chrystusie przez przysięgę Bożą, jest rzeczą, niemożliwą, aby zakon, który został nadany 430 lat później, mógł w tej sprawie odegrać jakąś inną rolę. Dziedzictwo przekazane zostało Abrahamowi na podstawie obietnicy. Ale jeżeli miałoby się ono zrealizować dopiero po ukończeniu 430 lat tak, aby mogło być osiągnięte w inny sposób, wówczas obietnica okazałaby się nieskuteczna. A przymierze byłoby unieważnione. To jednak świadczyłoby o upadku rządów bożych i końcu jego istnienia, a to dlatego, że on osobiście i uroczyście zaręczył swoją osobą i swoim istnieniem, że Abrahamowi i jego nasieniu podaruje dziedzictwo i sprawiedliwość konieczną do otrzymania obiecanego dziedzictwa. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary Rzymian 4, 13. W dniach Abrahama Ewangelia była kompletną Ewangelią i tak było zawsze i będzie zawsze. W jej postanowieniach lub zastrzeżeniach nie wolno zatem niczego dodawać czy zmieniać, ponieważ uprawomocnił ją Abrahamowi swoją przysięgą sam Bóg. Z tej Ewangelii, jaka istnieje, nie wolno niczego ująć lub dodać. Nawet najmniejsza rzecz nie może być wymagana od któregokolwiek, człowieka ponad to, co przewidywała i wymagała ona od Abrahama. To jest pytanie, które apostoł Paweł stawia w XIX wierszu, a stawia je umyślnie, aby wyjść. Naprzeciw zarzutowi pozornej sprzeczności i aby w dobitny sposób wykazać stanowisko zakonu odnośnie Ewangelii. Jest to bardzo konkretne pytanie. Skoro dziedzictwo zostało przyrzeczone i potwierdzone, przymierze nie może być zmienione, nic nie może być z niego usunięte, ani też dodane to, dlaczego później po 430 latach został dodany zakon? Czymże więc jest zakon? Mimo że literalny, ale dlaczego zakon? Jakie spełnia tu zadanie? Jaką część spełnia owa uchwała? Jakie ma zastosowanie? Został on dodany z powodu przestępstw? Postarajcie się zrozumieć, że nadanie zakonu na Synaju nie było początkiem jego istnienia. Zakon Boży istniał już w dniach Abrahama i już wówczas był przez Niego przestrzegany. Pierwsza Mojżeszowa 26.5. Pan Bóg doświadczał dzieci Izraela, czy opowiedzą się za jego prawem, czy też nie. I to akurat na miesiąc przed ogłoszeniem go na górze Synaj, Druga Mojżeszowa 16,1-4 i 27 średnik 28. Użyte tutaj słowo dodane jest tym samym słowem, które zostało użyte w liście do hebrajczyków 12 średnik 19. Ci, którzy je słyszeli prosili, aby już do nich nie przemawiano. To jest to same słowo, o którym czytamy w Piąta Mojżeszowa 5 Średnik 22, przez które Pan, Bóg ogłosił donośnym głosem 10 przykazań, a nic nie dodał. W ten sposób czytając, odpowiedział na pytanie, czymże więc jest zakon, jest, on dodany został z, powodu przestępstw. On służy do rozpoznania i potępienia grzechu. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, Rzymian 5 Średnik 20. Innymi słowy, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swej grzeszności Rzymian, 7 średnik 13. Zakon został nadany w nader przerażających i niezwykle majestatycznych okolicznościach, jako ostrzeżenie dla dzieci Izraela, które przez swoją niewiarę znalazły się w niebezpieczeństwie utracenia obiecanego dziedzictwa. One nie postępowały tak, jak Abraham, który wierzył Panu. Albowiem cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest Rzymian 14 średnik 23. Jednak dziedzictwo obiecane zostało przez usprawiedliwienie z wiary i dlatego żaden niewierzący Żyd nie mógł je otrzymać. Tak więc zakon został im dany po to, by ich przekonać, iż nie posiadają usprawiedliwienia, które było konieczne, aby mogli mieć w nim swój udział. I chociaż usprawiedliwienie nie przychodzi z zakonu, to jednak musi być poświadczone przez zakon Rzymian 3,21. Krótko mówiąc, zakon został dodany, aby ukazać im, że nie mieli wiary, a przez to nie mogli zostać uznani za prawdziwe dzieci Abrahama, i dlatego znajdowali się na prostej drodze do utracenia dziedzictwa. Gdyby uwierzyli pan Bóg, wpisałby zakon do ich serc tak, jak to uczynił Abrahamowi, ponieważ on wierzył. Gdy jednak nie uwierzyli, nadal dowodząc, iż są dziedzicami obietnicy, zaszła konieczność pokazania im w bardzo dobitny sposób, że ich brak wiary jest grzechem. Tak więc zakon został im nadany ze względu na ich przestępstwa, lub co jest, równoznaczne z powodu niewiary ludu. Oto kto sobie hardzie poczyna, tego dusza nie jest szczera w nim, ale sprawiedliwy z wiary swej żyć będzie Habakuka 2-4. Lud izraelski był przepełniony pewnością siebie i niewiarą w Boga. Dali temu wyraz w szemraniu przeciwko Bożemu prowadzeniu i przez swą zarozumiałą pewność, że posiadają wystarczające zdolności do wypełnienia wszystkiego, czego od nich wymaga Bóg lub Jego obietnice. Oni posiadali tego samego ducha, co ich potomkowie, którzy pytali, cóż, mamy czynić, aby wykonać dzieła Boże? Jana 6,28 tak bardzo nie rozumieli konieczności sprawiedliwości Bożej, iż sądzili, że są w stanie ustanowić własną, sprawiedliwość równie wartościową, Rzymian 10,3. Dopóki jednak nie rozpoznają swojego grzechu, nie będą mogli skorzystać z obietnicy. I z tego właśnie powodu zaszła konieczność dodania im zakonu. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Hebrajczyków, 1,14. Nie wiemy, jaki urząd pełniło tysiące aniołów na górze Synaj. Wiemy jednak, że byli ogromnie zainteresowani tym wszystkim, co dotyczyło ludzi, mimo że to nie im, została powierzona misja głoszenia Ewangelii. Kiedy zostały założone podstawy ziemi i śpiewali i weselili się wszyscy synowie Boże, a mnóstwo niebieskich zastępów, Śpiewało, cieszyło się i wielbiło Boga, podczas ogłaszania narodzin Zbawiciela ludzkości. Byli obecni przy królu królów, gotowi spełniać jego wolę i słuchać głosu słowa Jego. Nie mogło być inaczej przy ogłaszaniu zakonu, stanowiąc tam królewską gwardię przyboczną, ani jedynie zewnętrzną dekorację, na pokaz. Szczepan, zwracając się do. Pałającego chęcią mordu Sanhedrynu powiedział: Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, Wy zawsze sprzeciwiacie się duchowi świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami, wy którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go dzieje apostołów 7,51, 53. O tym głównym przeciwniku, diable, powiedziane zostało, ty co pieczętujesz sumy, pełen mądrości i doskonałej piękności Ezechiel 28,12. Tłumaczenie według nowego przekładu oddaje ten wiersz. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Wszystko to świadczy o tym, że zanim upadł, był stróżem pieczęci bożej i do jego obowiązków należało, wydawanie niektórych poleceń. Aniołowie wyposażeni są w wielką moc, i ich obecność przy ogłoszeniu zakonu dostarcza nam dowodu na to, iż wydarzenie to miało ogromnie ważne i doniosłe znaczenie. Aby nie komplikować sobie sprawy, odłóżmy na chwilę zagadnienie, aż do przyjścia potomka, które rozważamy w relacji zakon-obietnice. Zakon został, nadany ludowi na Synaju przez rękę pośrednika. Kim był ten pośrednik? Odpowiedź jest tylko jedna, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus 1 Tymoteusza 2,5. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Bóg jest jeden, inni to ludzie, a Jezus, Chrystus jest pośrednikiem. W tym dziele ratowania człowieka Pan Bóg stanowi jedną stronę, a Chrystus musi być jedynym pośrednikiem, gdyż nie ma innego pośrednika między Bogiem a człowiekiem. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni dzieje. Apostołów 4,12. Człowiek odwrócił się od Boga i zbuntował się przeciwko niemu. Jak owce zbłądziliśmy. To nasze przestępstwa odłączyły nas od Niego. Izajasz 59,12. Bo pragnienie ciała wrogie jest Bogu, nie podporządkowuje się prawu Bożemu, a nawet nie potrafi tego uczynić rzymian 8,7. Chrystus przyszedł, aby zburzyć ów mur wrogości. I aby pogodzić nas z Bogiem, gdyż on jest naszym pokojem. Efezjan 2,14-16. Chrystus cierpiał za nasze grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieźć do. Boga I Piotra 3,18. Przez niego odzyskaliśmy dostęp do Boga. Rzymian 5,1 i Efezjan 2,19. W nim zostały wyrzucone precz pragnienia ciała i buntownicze myśli. A ich miejsce otrzymaliśmy duchowy zmysł, aby sprawiedliwość, której domaga się zakon, wypełniła się w nas, którzy już nie pod łuk ciała postępujemy, lecz według ducha. Rzymian 8,3-4 Dziełem Chrystusa jest zbawienie tego, co zginęło, naprawienie tego, co zburzone, i zjednoczenie tego, co rozproszone. Jego imię brzmi Bóg z nami. Dzięki temu, że w nas mieszka stajemy się uczestnikami boskiej natury. 2 Piotra 1,4 Powinniśmy zrozumieć, że dzieło Chrystusa jako pośrednika nie jest ograniczone ani czasem, ani zasięgiem oddziaływania. Być pośrednikiem oznacza więcej niż tylko interweniowanie. Chrystus był pośrednikiem, zanim grzech pojawił się na świecie i będzie pośrednikiem, kiedy nie będzie już grzechów w uniwersum i nie będzie potrzebna pokuta i pojednanie. W nim są spojone wszystkie rzeczy. On jest prawdziwym odbiciem Ojca. On jest życiem. Tylko w nim i przez niego płynie życie do wszystkich stworzeń. Dlatego jest pośrednikiem i orędownikiem drogą, za pomocą której światło żywota przenika całe uniwersum. Nie został pośrednikiem dopiero wtedy, gdy człowiek upadł, lecz był nim zawsze. Nikt po prostu, żaden człowiek, czy jakiekolwiek inne stworzenie nie może przyjść do ojca inaczej, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Żaden anioł nie może bezpośrednio stanąć w boskiej obecności jedynie korzystając z, z pośrednictwa Chrystusa. Żadna nowa moc nie została powołana, żaden nowy mechanizm, że tak się wyrażę, nie został uruchomiony, gdy grzech pojawił się na świecie. Ta sama moc, która stworzyła wszystkie rzeczy, nieustannie działała w nieskończonym boskim miłosierdziu na rzecz odbudowania tego, co zostało zburzone. W Chrystusie zostały stworzone wszystkie rzeczy i w nim mamy zbawienie dzięki jego krwi kolosan 1 średnik 14 17 moc która przenika i podtrzymuje uniwersum jest więc tą samą mocą która nas zbawia temu zaś który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko o co prosimy albo o czym myślimy temu niech będzie chwała w kościele i Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków Amen. Efezjan 3,20-21. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? W żadnym wypadku. Gdyby tak było, nie zostałby przekazany w ręce pośrednika Chrystusa, bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. W ten sposób dowiedzieliśmy się, że zakon i obietnice są połączone w Chrystusie. Wiedząc, że zakon nigdy nie był, ani nie jest skierowany przeciwko obietnicom Bożym, uznajmy fakt, że to Pan Bóg dał zarówno zakon, jak i obietnicę. Wiemy teraz, dlaczego zakon nie jest nowym ogniwem w przymierzu, ponieważ do niego nie może być nic dodane, ani też nic odjęte. Zakon nie pozostaje jednak bezużyteczny. Gdyby tak było, Pan Bóg by go w ogóle nie dał. Nie jest rzeczą obojętną, czy mamy go zachowywać, czy nie, skoro Pan Bóg nakazał go zachowywać. Na tej samej zasadzie przekazane zostały obietnice, a przecież one nie niosą z sobą żadnego nowego ogniwa. Dlaczego? Dlatego, że zakon został zawarty w obietnicach. To, że został on włączony w obietnice ducha, poświadczają słowa: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je Hebrajczyków 8,10. I to jest to, co Pan Bóg nam objawił i co zostało uczynione dla Abrahama, gdy dał mu na znak przymierza obrzeskę Rzymian 4,11 i 2,25 do 29 i Filipian 3,3 Zakon jak to właśnie podkreśliliśmy nie jest przeciwny obietnicom, ale jest w nich zawarty. Obietnica, że Abraham i jego nasienie odziedziczy ziemię została dana na mocy usprawiedliwienia przez wiarę. Lecz, zakon jest sprawiedliwością, gdyż Pan Bóg powiedział: Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty ludu, w którego sercu jest zakon Izajasza 51,7. Dlatego, sprawiedliwość, jakiej domaga się zakon, jest jedyną sprawiedliwością, która może odziedziczyć ziemię obiecaną. Nie można jej jednak uzyskać przez uczynki zakonu, a tylko przez wiarę. Sprawiedliwości zakonu nie można osiągnąć przez ludzkie wysiłki wypełnienia zakonu, lecz przez wiarę. Rzymian 9 średnik 30-32. Dlatego, im większej sprawiedliwości domaga się zakon, tym cenniejsze obietnice Boże są naszym udziałem, a on obiecał je dać wszystkim, którzy wierzą. Zaiste, on poparł te obietnice przysięgą. Tak więc, Skoro przykazania ogłoszone zostały na górze synaj donośnym głosem, spośród ognia, chmury i mgły, przy akompaniamencie dźwięku trąb bożych, trzęsienia ziemi, spowodowanego obecnością Pana i wszystkich Jego świętych aniołów, to wskazuje nam to na nieporównywalną wielkość i majestat zakonu Bożego. Dla każdego, który sobie Przypomniał przysięgę bożą, było to objawieniem niezmiernej potęgi obietnic bożych, ponieważ wszelką sprawiedliwość, której domaga się prawo, Pan Bóg przysiągł dać każdemu, kto wierzy. Ten donośny głos, którym został ogłoszony zakon, był tym samym mocnym głosem, który dał się słyszeć ze szczytu góry, ogłaszając radosną wieść o zbawiającej łasce Bożej i Izajasza 40,9. Boże nakazy są obietnicami. Musi tak być, gdyż On wie, że człowiek nie posiada żadnej siły. Pan Bóg wymaga od nas tylko tego, co wcześniej nam dał. Kiedy mówi, nie będziesz, możemy to przyjąć jako Jego obietnicę, że o ile Mu uwierzymy, On nas zabezpieczy przed grzechem, przed którym nas ostrzega. On nas uchroni od upadku. Jezus powiedział o pocieszycielu, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie Jana 16,8. Natomiast o sobie, powiedział, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników marka 2,17. Niezdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Człowiek musi odczuć, potrzebę pomocy, zanim będzie mógł ją przyjąć. Musi poznać swoją chorobę, zanim będzie mógł zastosować jakieś lekarstwo. Tak samo jest z obietnicami sprawiedliwości, które są całkowicie obce i bezużyteczne dla kogoś, kto nie wie, iż jest grzesznikiem. Dlatego też pierwszym krokiem pocieszycielskiej działalności Ducha Świętego jest przekonanie ludzi o grzechu. W ten sposób pismo głosi, że wszystko poddane jest Grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Przez zakon jest poznanie Grzechu Rzymian 3,20. Ten, który zdaje sobie sprawę, że jest Grzesznikiem, znajduje się na drodze wyznania go, a jeśli. Wyznajemy grzechy swoje. Wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 1 Jana 1:9. W ten sposób zakon staje się aktywnym narzędziem w ręku Ducha Świętego, powodującym u człowieka pełne przyjęcie obietnic Bożych. Nikt nie znienawidzi człowieka, który przez pokazanie niebezpieczeństwa ratuje komuś życie. Wprost przeciwnie, taki człowiek uważany jest za przyjaciela i jest traktowany z wielkim szacunkiem i wdzięcznością. Tak samo powinien być traktowany zakon przez tego, który decyduje się przyjąć jego ostrzegawczy głos, uciekając przed nadchodzącym gniewem. Będzie wołał wraz z psalmistą, Zbawienia twego pragnę, panie, a zakon twój jest rozkoszą moją, psalm 119,174. Gdyby był dany zakon, który by mógł udzielać życia, tym cenniejsze obietnice Boże są naszym udziałem, a On obiecał je dać wszystkim, którzy wierzą. Zaiste, On poparł te obietnice przysięgą. Tak więc, skoro przykazania ogłoszone zostały na górze Synaj donośnym głosem, spośród ognia, chmury i mgły, przy akompaniamencie dźwięku trąb Bożych, trzęsienia ziemi, Spowodowanego obecnością Pana i wszystkich Jego świętych aniołów, to wskazuje nam to na nieporównywalną wielkość i majestat zakonu Bożego. Dla każdego, który sobie przypomniał Przysięgę Bożą, było to objawieniem niezmiernej potęgi obietnic Bożych, ponieważ wszelką sprawiedliwość, której domaga się prawo, Pan Bóg przysiągł dać każdemu, kto wierzy. Ten donośny głos, którym został ogłoszony zakon, był tym samym mocnym głosem, który dał się słyszeć ze szczytu góry ogłaszając radosną wieść o zbawiającej łasce Bożej. Izajasza 40.9. Boże nakazy są obietnicami. Musi tak być, gdyż on wie, że człowiek nie posiada żadnej siły. Pan Bóg wymaga od nas tylko tego, co wcześniej nam dał. Kiedy mówi, nie będziesz, możemy to przyjąć jako Jego obietnicę, że o ile Mu uwierzymy, On nas zabezpieczy przed grzechem, przed którym nas ostrzega. On nas uchroni od upadku. Jezus powiedział o pocieszycielu, a On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie Jana 16,8. Natomiast o sobie, Powiedział: Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników marka 2,17. Niezdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Człowiek musi odczuć potrzebę pomocy, zanim będzie mógł ją przyjąć. Musi poznać swoją chorobę, zanim będzie mógł zastosować jakieś lekarstwo. Tak samo jest z obietnicami sprawiedliwości które są całkowicie obce i bezużyteczne dla kogoś, kto nie wie, iż jest grzesznikiem. Dlatego też pierwszym krokiem pocieszycielskiej działalności Ducha Świętego jest przekonanie ludzi o grzechu. W ten sposób Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Przez zakon jest poznanie grzechu Rzymian 3,20. Ten, który zdaje sobie sprawę, że jest grzesznikiem, znajduje się na drodze wyznania Go, a jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i Sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 1 Jana 1, 9. W ten sposób zakon staje się aktywnym narzędziem w ręku Ducha Świętego, powodującym u człowieka pełne przyjęcie obietnic bożych. Nikt nie znienawidzi człowieka, który przez pokazanie... Niebezpieczeństwa, ratuje komuś życie. Wprost przeciwnie, taki człowiek uważany jest za przyjaciela i jest traktowany z wielkim szacunkiem i wdzięcznością. Tak samo powinien być traktowany zakon przez tego, który decyduje się przyjąć jego ostrzegawczy głos, uciekając przed nadchodzącym gniewem. Będzie wołał wraz z psalmistą, Zbawienia twego pragnę, panie, a zakon twój jest rozkoszą moją, psalm 119,174. Gdyby był dany zakon, który by mógł udzielać życia, wówczas rzeczywiście usprawiedliwienie miałoby swe źródło w zakonie. To pokazuje nam, że sprawiedliwość jest życiem. Ona nie jest jakąś bezwartościową formą, czy też martwą teorią lub dogmatem, ona jest żywym oddziaływaniem. Chrystus jest życiem i dlatego jest też naszą sprawiedliwością. Duch jest żywy przez usprawiedliwienie Rzymian 8,10. Zakon, zapisany na dwóch kamiennych tablicach, nie może nam dać życia, tak samo jak kamienie, na których został on zapisany. Wszystkie jego nakazy są doskonałe, ale zakon sam w sobie nie może przekształcić kamiennych charakterów do właściwego działania. Kto przyjmuje zakon tylko jako literę prawa, posiada służbę potępienia i śmierci. Lecz, słowo stało się ciałem. W Chrystusie, w tym żywym kamieniu, dekalog jest życiem i pokojem. Przyjmując go przez służbę ducha mamy życie sprawiedliwości, które uznaje prawo. Ten dwudziesty pierwszy wiersz mówi, że nadanie zakonu było podkreśleniem doniosłości obietnicy. Wszystkie okoliczności towarzyszące nadaniu prawa Bożego. Dźwięki trąb donośny głos, trzęsienie ziemi, ogień, mrok, grzmoty, błyskawice, ogrodzenie góry, którego przekroczenie powodowało śmierć, to wszystko mówi nam, że zakon. Wywołuje gniew w stosunku do dzieci nieposłuszeństwa. Jednakże ten niezbity fakt, że gniew, który wywołuje zakon, przychodzi tylko na nieposłuszne dzieci, świadczy o tym, że zakon jest dobry i że człowiek, który go zachowuje, przezeń żyć będzie. Czy Pan Bóg chce zniechęcić swój lud? Nie, w żadnym wypadku. Zakon musi być. Przestrzegany, a te pełne grozy wydarzenia na Synaju były niezbędne do skierowania ich uwagi na przysięgę Bożą, która była złożona 430 lat wcześniej, a która rozciąga się na wszystkie wieki i dotyczy wszystkich ludzi, jako gwarancję otrzymania usprawiedliwienia przez ukrzyżowanego i wiecznie żywego Zbawiciela. Zwróć uwagę na podobieństwo zachodzące między wierszami ósmym i dwadzieścia drugim. Ale pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa była dana wierzącym. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia Pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Jak widzimy, Ewangelia była głoszona w ten sam sposób, to jest przez Pismo Święte i zawsze zamykała człowieka pod grzech. Słowo zamknęło rozumieć należy jako literalne. Zamknięcie, jak to pokazano nam w wierszu 23. Osoba, która jest zamknięta przez Zakon, znajduje się jakby w więzieniu. Na podstawie ludzkich rządów przestępca od razu zostaje zamknięty, gdy domaga się tego prawo. Zakon Boży jest obecny i aktywny zawsze i wszędzie, i dlatego w momencie, w którym człowiek zgrzeszy, natychmiast zostaje zamknięty. Taki jest stan całego świata, gdyż wszyscy zgrzeszyli i nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ci nieposłuszni, którym Chrystus głosił Ewangelię w dniach Noego, byli w więzieniu 1 Piotra 3,19-20. Lecz tak jak wszyscy inni grzesznicy, byli. Więźniami, którzy jeszcze mieli nadzieję Zachariasza 9,12, gdyż Pan Bóg wejrzał z wysokości świątnicy swojej, z nieba na ziemię spojrzał, aby wysłuchał wzdychania więźniów i rozwiązał na śmierć skazanych. Psalm 102,19-20 Chrystus został dany, aby stał się przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, aby otworzył oczy niewidomym, ażeby z zamknięcia wypuścił jeńców, z. Więzienia tych, co mieszkają w ciemności i zajasz 42,67. Pozwólcie, że z własnego doświadczenia opowiem coś grzesznikowi, który nie zna jeszcze radości i wolności w Panu. Pewnego dnia, jeżeli nie teraz, zostajesz gwałtownie przekonany przez Ducha Świętego o Grzechu. Możesz być przepełniony wieloma wątpliwościami, usprawiedliwieniami i wymówkami, w końcu jednak nie znajdziesz nic na swoją obronę. W pewnym momencie nie będziesz miał żadnej wątpliwości co do właściwości Boga i ducha świętego, i nie będziesz już szukał argumentów, aby uchronić się przed konsekwencją grzechu, gdyż poznasz głos Boży przemawiający do twojej duszy. Wówczas odczujesz to, co odczuł kiedyś starożytny Izrael niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Druga Mojżeszowa 20,19. Poznasz wtedy, co to oznacza być zamkniętym W. W więzieniu w więzieniu, którego ścianami tak zostałeś otoczony, że wydaje ci się, iż nie tylko odcinają ci wszelką możliwość ucieczki, lecz życie za duszą. Wówczas sprawozdania o ludziach, którzy zostali pogrzebani żywcem, przywaleni ciężkim kamieniem, staną się dla Ciebie tak rzeczywiste, jakbyś je osobiście przeżywał, zwłaszcza gdy odczujesz jak tablice zakonu przygniatają Twoje życie, a ręka pisząca na marmurowych tablicach kruszy Twoje serce. Chcę, żebyś zapamiętał, iż jesteś zamknięty, wyłącznie w tym celu, abyś mógł zdecydowanie uchwycić się mocnych obietnic przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Skoro tylko uchwycisz się jego obietnic tego klucza, który otworzy ci każde drzwi zamku wątpliwości, wówczas drzwi więzienia staną otworem, a ty będziesz mógł powiedzieć, dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników, sidło się podarło, a myśmy wolni Psalm 124,7. Czytaliśmy właśnie, że Pismo Święte zamyka wszystkich pod grzech i że tym, którzy wierzą, została dana obietnica przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dopóki nie przyjdzie wiara, trzymani jesteśmy pod strażą zakonu, a więc tak długo, jak długo nie objawi się wiara. Wiemy, że cokolwiek nie jest Z, wiary grzechem jest Rzymian 14,23. Dlatego znajdowanie się pod zakonem jest równoznaczne ze znajdowaniem się pod grzechem. Jesteśmy pod zakonem wyłącznie dlatego, że jesteśmy pod grzechem. Lecz łaska Boża przynosi wyzwolenie od grzechu i kiedy ją przyjmujemy, nie jesteśmy dłużej pod zakonem, gdyż zostaliśmy uwolnieni z pod grzechu. Ci, którzy są pod zakonem, są przestępcami zakonu. Sprawiedliwy nie jest pod prawem, gdyż chodzi w zakonie, w zakonie Pańskim jest kochanie Jego. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. W różnych przykładach słowo przewodnik jest różnie tłumaczone, na przykład: Pedagog, wychowawca, a dosłowne greckie tłumaczenie mówi prowadzący chłopców. Dobrze będzie, jeżeli przypomnimy tutaj opis pedagoga, który w naszym polskim przypadku zaczerpniemy z komentarza Biblii tysiąclecia, znajdujący się w uwadze pod tekstem Galacjan 3, 24, wychowawcą, pedagogiem, dosł. Prowadzących chłopców do szkoły był W. Starożytności zasadniczo niewolnik. Kiedy dzieci uciekały ze szkoły, do jego obowiązków należało przyprowadzić je z powrotem. Posiadał też zezwolenie na stosowanie bicia, aby utrzymać ich na właściwej drodze. Słowo pedagog może również zostać przetłumaczone jako wychowawca, aczkolwiek tekst grecki niezupełnie podkreśla właściwą wymowę tej myśli. W tekście tym uwypuklona jest raczej myśl, że strażnik pilnuje uwięzionego, przebywającego czasowo poza murami więzienia. Więzień chociaż nominalnie przebywający na wolności, w rzeczywistości jest jej pozbawiony i w świetle prawa, w tym czasie nadal przebywa w więzieniu. Faktem jest, że wszyscy, którzy nie wierzą, znajdują się pod panowaniem grzechu, są zamknięci i trzymani pod strażą zakonu i dlatego zakon spełnia rolę strażnika więziennego. A to oznacza, że zamyka go zakon, nie wypuszczając na wolność, winny bowiem nie może uciec od swojej kary. Aczkolwiek Pan Bóg jest miłosierny i łaskawy, to jednak nie może usprawiedliwić winnego druga, Mojżeszowa 34-7. To znaczy, że on nie może skłamać, nazywając złodobrem, dlatego przygotował drogę, na której winny może zostać uniewinniony, czyli uwolniony od winy. Wówczas zakon nie będzie już występował przeciwko niemu i nie będzie go więcej zamykał, a on będzie mógł już swobodnie poruszać się na wolności. Jezus powiedział: Ja, jestem drzwiami Jana 10 średnich 7 i 9. On jest także owczarnią i pasterzem. Niektórzy wyobrażają sobie, że jeżeli są poza owczarnią, to są wolni, a pójście do owczarni oznacza dla nich ograniczenie własnej, osobistej wolności. Jest jednak wprost przeciwnie. Owczarnia Chrystusa jest nieograniczonym niczym terenem wolności, podczas gdy niewiara jest ciasnym więzieniem. Grzesznik może posiadać tylko ograniczony zakres myślenia, natomiast prawdziwie wolnymi myślicielami są ci, którzy pojmują ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość miłości Chrystusowej, która przewyższa wszelkie poznanie. Poza Chrystusem jest. Niewola, jedynie w nim jest wolność. Poza Chrystusem człowiek znajduje się w niewoli uwikłany w pętach swego grzechu. Przy powieści 5:22. Moc grzechu jest w Zakonie. Jest to Zakon, który ogłasza go grzesznikiem, uświadamiając mu jego faktyczny stan, gdyż przez Zakon jest poznanie grzechu, a grzechu się nie liczy, gdy Zakonu nie ma. Rzymian 3:25:13. Zakon realistycznie odmalowuje grzesznikom ściany więzienia. Zamyka ich, wywołując uczucie niepokoju, napełnia ich poczuciem grzeszności, podsuwając im myśl, że jego życie jest skończone. Grzesznik nadaremnie usiłuje uciec od tych myśli. Przykazania stoją jednak mocno, jak niewzruszona góra. Gdzie by się nie skierował, wszędzie znajduje ścigające go przykazanie, mówiące nie znajdziesz u mnie wolności, gdyż zgrzeszyłeś. Jeżeli szukasz przyjaźni z zakonem i obiecujesz, że będziesz go przestrzegał, to i tak nie znajdziesz się w lepszej sytuacji, gdyż grzech nadal pozostaje przy tobie. On prowadzi, kierując Cię do jedynej drogi ratunku do obietnicy przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Gdy jesteś w Chrystusie, wtedy naprawdę jesteś wolny, gdyż w Chrystusie zostałeś uczyniony sprawiedliwością Bożą. W. Chrystusie doskonały, zakon jest wolnością. Lecz ktoś może powiedzieć, zakon nie mówi nic o Chrystusie. Tak, nie mówi, lecz wszelkie stworzenie mówi o Chrystusie, ogłaszając Jego zbawienną moc. Stwierdziliśmy, że krzyż Chrystusa, Chrystusa ukrzyżowanego, można zobaczyć w każdym listku drzewa, we wszystkim, co w ogóle istnieje. Lecz nie tylko to, ale każde włókienko istoty ludzkiej woła i tęskni za Chrystusem. Ludzie nie uświadamiają sobie jednak tego dążenia i nie zdają sobie sprawy z tego, że Chrystus jest nadzieją wszystkich narodów. Tylko on jest tym jedynym, który może urzeczywistnić wszelką nadzieję stworzonych istot. Tylko w nim może być znalezione wyzwolenie od światowego niepokoju i jego dążeń. W Chrystusie jest pokój, gdyż On jest naszym pokojem, On szuka spracowanych i obciążonych, wzywając ich do siebie. Każdy człowiek mający pragnienia, których nie może zaspokoić świat, będąc pobudzony przez zakon do uświadomienia sobie własnego stanu, będąc przez niego niepokojony i. Przytłaczany i kiedy każda droga ucieczki zostaje mu odcięta, wówczas będzie musiał znaleźć w końcu drzwi bezpieczeństwa, które zresztą stale są otwarte. On jest miastem ucieczki, do którego każdy, kto jest ścigany przez mściciela, może uciec i być pewnym dobrego przyjęcia. Jedynie w Chrystusie grzesznik może doznać wyzwolenia od wyroku zakonu, gdyż jedynie w Chrystusie jest wypełniona sprawiedliwość zakonu, a przez niego w nas Rzymian 8, 4. Nakazy zakonu są niewspółmiernie odległe od możliwości wypełnienia ich przez człowieka, aby tenże mógł przez nie zostać zbawiony. Mimo to niektórzy myślą, że mogą być zbawieni bez posiadania sprawiedliwości, która jest z, Boga przez wiarę, to jest przez wiarę Jezusa Chrystusa. Nierozsądnie jest sądzić i polegać jedynie na tym, że wiara przyjdzie i zacznie oddziaływać w ściśle ustalonym czasie. Fragment tego tekstu często interpretowany jest w ten sposób, że człowiek w pewnym okresie historii Ziemi znajdował się pod zakonem, a po upływie tego okresu przyszła wiara i człowiek został uwolniony od zakonu. To pojawienie się wiary kojarzy sobie z przyjściem Chrystusa na ziemię. Nie wolno nam myśleć w ten sposób, ponieważ tego rodzaju wykład świadczy o zupełnej nieznajomości zagadnienia. Takie zrozumienie świadczyłoby o tym, że ludzie mogą być zbawieni zbiorowo, niezależnie od różnic zachodzących pomiędzy nimi. To z kolei oznaczałoby, że do pewnego, ściśle określonego czasu, wszyscy byli zamknięci pod zakonem, a po jego upływie wszyscy zostali uwolnieni od grzechu. Zatem zbawienie człowieka zależałoby od czasu jego urodzenia. Jeżeli żył przed tym ściśle określonym czasem, byłby zgubiony, a jeżeli po, byłby. Zbawiony. Poza przytoczonymi wyżej paroma zdaniami nie chcemy poświęcać więcej uwagi na tego rodzaju absurdalne wywody. Żaden poważnie myślący człowiek nie dopuści nawet myśli, że apostoł mówi tutaj o pewnym, ściśle określonym czasie w historii Ziemi, który później dzieliłby na dwa różne zrządzenia opatrzności. Kiedy więc przychodzi, wiara. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe, Rzymian 10:17. Gdy człowiek przyjmuje słowo Boże, to słowo obietnicy, które przynosi pełnię zakonu i nie sprzeciwia mu się dłużej, lecz poddaje się, wówczas przychodzi do niego wiara. Czytaj 11. rozdział listu do Hebrajczyków, a zobaczysz, że najpierw przychodzi wiara. Już za dni Abla ludzie przez wiarę odnajdywali wolność. Jedynym zdecydowanie ustalonym pojęciem czasu jest teraz, dziś oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia, drugi Korynt 6, 2. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcież serca swego Psalm 95, 7. Bo wszyscy, którzy zostaliście w, Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Rzymian 6, 3. Przez swoją śmierć Chrystus uwolnił nas od przekleństwa zakonu, musimy zatem umrzeć wraz z nim. 6 jest symbolem jego śmierci. Powstańmy z martwych, abyśmy, prowadzili nowe życie czyli żyli życiem Chrystusa Galacjan 2 średnik 20. Jeżeli przyobleczemy się w Chrystusa, będziemy jedno z nim, będziemy całkowicie dopełnieni w nim. Nasza osobowość zostanie przez niego wchłonięta. Często, gdy ktoś się nawrócił, mówią o nim, że tak się zmienił, iż nie można go poznać. To nie jest ten sam człowiek. Rzeczywiście, to nie jest już ten sam człowiek. To Pan Bóg zmienił go w innego człowieka. Dlatego, stanowiąc jedno z Chrystusem, ma on prawo do tego wszystkiego, co należy do Chrystusa, a więc również i prawo do mieszkań niebieskich, gdzie przebywa Chrystus. Z niewoli grzechu przeniesiony zostaje do mieszkania Bożego. Oczywiście ma to miejsce wówczas, gdy jego chrzest jest prawdziwy, a nie stanowi jedynie zewnętrznej formy. Rzecz polega nie na ochrzczeniu się w widzialnej wodzie, ale w Chrystusa, w jego życie. Słowo chrzest zostało przetłumaczone z języka greckiego i ma tylko jedno znaczenie zanurzyć. Na przykład, kowal zanurza żelazo w wodzie, aby je ochłodzić. W tym przypadku używa się tego samego greckiego słowa. Gospodyni zanurza naczynie w wodzie, aby je umyć. I z tego samego powodu wszyscy zanurzają swoje ręce w wodzie. Zresztą, wszyscy od czasu do czasu, biorąc kąpiel, zanurzają się w wodzie w tym samym celu. Zatem, pojęcia te mają na celu zobrazowanie znaczenia słowa chrzest. Istotą chrztu jest nie tylko pragnienie ochrzczenia w Chrystusie. Chrzest ukazuje bowiem nasz stosunek do niego w czasie, gdy zostaliśmy w niego ochrzczeni. Musimy zostać całkowicie wchłonięci przez Jego życie i tylko Jego życie. Nasze życie nie powinno już być w nas widoczne. Odtąd tylko Chrystus ma być w naszym życiu widoczny i to tak bardzo, że nie ja żyję, lecz Chrystus, gdyż pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z nim przez Chrzest w śmierci Rzemian 6, średnik 4. Chrzest zbawia nas od śmierci przez zmartwychwstanie. Jezusa Chrystusa I Piotra 3, 21. Jesteśmy ochrzczeni w jego śmierć, abyśmy, jak Chrystus, wskrzeszony został martwych przez chwałę ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Rzymian 6:4. Pojednani z Bogiem przez śmierć syna jego, dostąpimy zbawienia przez życie jego Rzymian 5:10. W ten sposób ochrzczenie w Chrystusa nie jest jedynie zewnętrzną formą, lecz faktycznym aktem, który nas zbawia. Taki chrzest jest odpowiedzią dobrego sumienia na zew Boży. Kiedy się nie ma czystego sumienia, wobec Boga, wtedy też nie będzie miał miejsca akt chrześcijańskiego chrztu. Dlatego, osoba, która ma być ochrzczona, musi być wystarczająco dorosła, aby była świadoma doniosłości chrztu. Przede wszystkim musi być przekonana o swoim grzechu, a także o przebaczeniu w Chrystusie. Ona musi znać życie, które zostało objawione, i musi być chętna do porzucenia starego grzesznego życia na rzecz nowego życia sprawiedliwości. Chrzest nie jest pozbyciem się cielesnego brudu. 1 Piotra 3, 21, nie jest zewnętrznym umyciem ciała, lecz oczyszczeniem duszy i sumienia. Jest tylko jedno źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości, Zachariasza 13, 1, a tym źródłem jest krew i życie Chrystusa. To życie wypływa strumieniem od tronu Bożego, w centrum którego znajduje się zabity baranek. Ono wypływa również spod krzyża Chrystusa. Kiedy Chrystus przez odwiecznego Ducha ofiarował samego siebie Bogu, wtedy z jego przebitego boku wypłynęła krew i woda Jana 19, 34, gdyż trzej są którzy. Świadczą na ziemi duch i woda i krew, a ci trzej ku jednemu są pierwszy Jana 5, 8. Ci wszyscy są jedno ze słowem, które jest duchem i żywotem Jana 6, 63. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo Efezjan 5, 26 Jest to literalna kąpiel wodna przez Słowo. Przez zanurzenie w wodzie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, prawdziwie wierzący wyraża zgodę na przyjęcie wody życia i krwi Chrystusa, która oczyszcza od Wszelkich grzechów i odtąd osobiście oddaje swoje życie każdemu słowu, które wychodzi z ust Bożych. Od tego czasu jego życie znika z pola widzenia, a w swoim śmiertelnym ciele manifestuje tylko życie Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem Wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Albowiem nie masz różnicy. To jest kluczowym zapisem Ewangelii. Wszyscy są jednakowymi grzesznikami, i wszyscy są zbawieni na tej samej drodze. Ci, którzy na bazie narodowości czynią różnice i uważają, że istnieje różnica między Żydem a Grekiem, mogą równie łatwo wywołać różnice na punkcie płci i twierdzić, że kobieta nie może być zbawiona w ten sam sposób i w tym samym czasie co mężczyzna, lub też, że sługa nie może być zbawiony w ten sam sposób jak jego pan. Nie tak nie. Może być. Jest tylko jedna droga i wszystkie ludzkie istoty, bez względu na rasę i stan, są równe przed Bogiem. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie, a jeden jest Chrystus. Z tego powodu jest napisane, nie mówi i nasieniom jego jako o wielu, ale jako jednym, i nasieniu twemu, którym jest Chrystus. Galacjan 3, 3:16 Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśliście Wy Chrystusowi, tedyście nasieniem abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. kropka Dlatego jest tylko jedno nasienie, i ono obejmuje wszystkich, którzy należą do Chrystusa. Patrząc na Chrystusa, ubieramy się w nowego człowieka, który jest stworzony, według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Efezjan 4, 24. On w swoim ciele zniósł wrogość cielesne usposobienie, zmysł ciała, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka Efezjan 2:15. Tym jedynym prawdziwym człowiekiem jest człowiek Jezus Chrystus. Poza nim nie ma żadnego prawdziwego człowieczeństwa. Mamy dojść tylko do jednego męża doskonałego, do jednej jedności wiary i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego Efezjan 4:13. Kiedy wypełni się czas, Pan Bóg zgromadzi wszystkich w jedno, to jest w Jezusie Chrystusie. Tam będzie tylko jeden człowiek i tylko jedna, męska sprawiedliwość tak, jak jest tylko jedno nasienie. Ale jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Nie, potrzeba wielu słów, aby móc stwierdzić, co oznacza owo wyrażenie, ażby przyszło ono nasienie, któremu się stała obietnica. Wiemy, kto jest owym nasieniem. To są ci, wszyscy, którzy są Chrystusowi i wiemy, że oni w pełni jeszcze nie dojrzeli. Bądźmy tego świadomi. Chrystus osobiście pojawił się w ciele na ziemi, ale on nie otrzymał obiecanego dziedzictwa tak samo, jak nie otrzymał go Abraham. Patriarcha nie miał ani kawałka ziemi, nawet na stopę nogi swojej dzieje apostołów siedem, pięć, a Chrystus nie miał gdzie by głowę skłonił. Co więcej, Chrystus nie mógł wcześniej przyjść do swego dziedzictwa, zanim Abraham tam nie wejdzie, gdyż obietnica była dana Abrahamowi i jego nasieniu. Pan przepowiedział przez proroka Ezechiela o pewnym dziedzictwie o czasach, kiedy Dawid przestał posiadać reprezentanta na swoim ziemskim tronie o upadku Babilonu, Medopersji, Grecji następujące słowa. Tak mówi wszechmocny pan, precz z diademem, precz z koroną, nic nie pozostanie tak, jak jest. To co niskie, będzie wywyższone, a co wysokie, będzie poniżone. W gruzy, w gruzy, w gruzy obrócę je. Także ono nie pozostanie tak, aż przyjdzie ten, który ma do niego prawo. Jemu jed. dam Ezechiel 21, 31, 32. Chrystus siedzi więc na tronie Ojca, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego hebrajczyków 10, 13. On. Wkrótce przyjdzie, ale nie wcześniej aż ostatnia dusza, która przez jakąkolwiek możliwość zostanie doprowadzona do przyjęcia odkupiciela i jego zbawienia. Ci, którzy są prowadzeni duchem Bożym, są synami Bożymi i współdziedzicami z Chrystusem i w ten sposób Chrystus nie może wcześniej wejść w posiadanie dziedzictwa, zanim oni go nie dostąpią. Nasienie jest jedno, ono nie jest rozdzielone. Chrystus przyjdzie, aby wykonać sąd i wyrok nad tymi, którzy mówią, nie chcemy, aby ten człowiek nad nami panował. On przyjdzie z tysiącami swoich świętych judy czternaście. Wtedy nasienie zostanie zgromadzone, a obietnica spełniona. Aż do tego czasu zakon wiernie będzie spełniał swój cel poruszając i niepokojąc sumienia grzeszników i nie da im spokoju tak długo, dopóki nie utożsamią się z Chrystusem lub całkowicie Go odrzucą. Czy przyjmiesz te warunki? Czy nadal chcesz stawiać zarzuty przeciwko Zakonowi, który ratuje Ciebie przed fatalnym skutkach uśpieniem? Czy chcesz w Chrystusie przyjąć Jego sprawiedliwość? Jeżeli tak, wtedy możesz jako nasienie Abrahama i jego dziedzictwo, stosownie do obietnicy, radować się swoim uwolnieniem od grzechu, śpiewając, niechaj, w sercach radość płonie. Niech wdzięcznością zaprzetchnie, bo nas Bóg na swoim łonie nosi jako dziatwę swą, sprawiedliwi zaś jaśnieją. Radość w duszy kwitnie im, znowu, pójdźmy więc nadzieją, służyć Bogu w świecie złym.